Witam wszystkich ponownie. Otóż dzisiaj już po raz trzeci będziemy opowiadać o tym, jak się nie znamy na Amino i tym podobnych. Jak zwykle będzie ze mną Lesiu. To ja. Tak. Tomasz. Tomak. Tomasz. Tak. Oraz ja, czyli Zubek. Dzisiaj będzie znowu trochę inaczej. Opowiemy o, wiadomo, zakończeniu sezonu. Opowiemy o tym, co będzie następnym. Ale co chcesz mówić o zakończeniu sezonu? No, tych niektórych seriach, które się zakończyły, warto by powiedzieć. O zakończeniu sezonu to będziemy mówić, jak będziemy w następnym odcinku podsumować rok. No. I wtedy poruszymy temat, bo już i tak w pierwszym odcinku opowiedzieliśmy o Akame ga Kill, powiedzieliśmy miliard. Możemy tylko wspomnieć o potem o zakończeniu. Tak samo o Psycho Passie wolę nie wspominać. Czemu? W Kiseiju nic się nie zmieniło, a w sumie reszta zakończonych serii nikogo. No, nie można nie przyznać ci racji. Więc dalej, oczywiście zaczniemy tradycyjnie, że tak to ujmę, od newsów. Pierwszym naszym newsem będzie oczywiście... Będzie oczywiście japoński ranking sprzedaży mangi z ostatniego tygodnia. O, teraz tygodnia, sobie mieliśmy rok, potem mieliśmy najlepiej sprzedające się Blu-raye, dobra. No, a teraz bardzo ciekawie, nie wiem, czy ktoś się pomylił na tym, na tej stronie z newsami, ale nie znacznie tytułu, ale nieważne. Tak więc, oczywiście przelecimy przez to na szybko. Przoduje klasycznie Attack on Titan z milionem po prostu sprzedanych kopii. Tak, milionem. Dobrze wszystko. Zaraz za nim najlepszy na świecie One Piece? Nie, zaraz za nim jest... One Piece chyba nie wychodził jakoś wybitnie teraz. Blue Spring Ride. Mając 346 tysięcy. Teraz sobie go powiedz nam, czym to jest. No i właśnie... Co to jest? Właśnie absolutnie nie wiem, czym to może być. To jest... Wygląda... O, ta ścieżka ma nawet ten... Znaczy ścieżka. Ta seria ma nawet polski tytuł. No, Ścieżki Młodości. I jeszcze wygląda na coś, co jest... Znaczy jest wydawane oficjalnie w Polsce? Wyszedł film, czy co? Najprawdopodobniej jest wydawana oficjalnie w Polsce, jeśli ma polski tytuł. Zaraz to sprawdzimy. A ogólnie jest to comedy, drama, romans i raczej dla dziewczyn, z tego co patrzę. Czyli my jesteśmy targetem. Tak, my jesteśmy targetem, a jest to seria wydawana przez Vanek. I zajęła drugie miejsce. Na miejscu trzecim jest Mix. Kolejna seria, która nam bardzo dużo mówi. I znowu nie my jesteśmy targetem, ponieważ jest to jakaś dosyć, jeśli chodzi o stylistykę, stara manga, jest o baseballu. Kto wydaje, Vaneko? Nie, nikt nie wydaje jej u nas. Jest to manga o baseballu z tagami komedii, drama, romans, więc no niestety nie wpasowuje się w to, co my oglądamy. No kolejny jest Attack on Titan Limited Edition. I później mamy Kuroko no Basket, Yowamushi Peda i One Punch Mana, który kończy to pełne, właściwie prawie tylko serii sportowych, pełną czołówkę, zestawienie, czołówkę. No dalej jest Yowamushi Peda kolejne i na miejscu 9 jest Nisekoi, a 10 Tool of Dark. I to... Ale to jest niesamowite, że Tool of Darkness cały czas ktoś kupuje. Jezus Maria, ile jest to serii super, jest super interesujące, nie wiem co chcesz. Ja myślę, że po prostu ludzie to kupują dla fabuły. Na pewno. Oni po prostu chcą wiedzieć, jak to się skończy. Tak, czy w końcu haremowy plan się uda, czy coś. Tak, z kolei Bokura Łaminna Kawaii So jest na miejscu 48, nad czym ubolewam. To jest bardzo fajna seria. To ma w ogóle mangę? No właśnie. Może ta manga zaczęła wychodzić po anime? Wiesz co? Nie. To tak samo jakbyśmy mówili o sprzedaży mangi Kill la Kill, tak? Która też nie wiem w ogóle, czy zaczęła wychodzić, ale wiem, że zaczęła wychodzić dopiero po anime. Zaczęła chyba wychodzić, ale no to tutaj, tak jakby że... jest manga, a sprzedaż mangi Sao? Sao nie zaczęło wychodzić przypadkiem manga po serii?
Tak, zaczęło. No właśnie. Ale Sao przede wszystkim to jest nowela, idę razem tłumaczyć. No tak. Sao anime to jest nieporozumienie, manga pewnie też nie jest świetna. O Sao dobrze się czyta, Sao jest gorzej, kiedy ktoś wyobrazi sobie Sao za ciebie. No tak, ale w skrócie, no też zaczęło wychodzić po anim i po noweli, a jakoś ludzie to kupują. Już zastanawialiśmy się ostatnio, dlaczego, tego nie wie nikt, ale... Bo tak, nie wiem. Bo tak, ale czemu by nie? No, to takie szybkie tylko przelecenie przez... Jeszcze wrócę do tej listy. No, na miejscach... Ciekawe jest to, że na miejscach od 42 do 47 jest na Nanatsu Taizan, czyli Seven Deadly Sins. I zajmuje... Seria, o której akurat wspomnimy, uznajmy na koniec, bo jej nie daliśmy wystarczająco miłości, bo w pierwszym odcinku przekształciło się to w rozmowę na temat One Punch Mana. A propos One Punch Mana, ostatnio zauważyłem, że wyszło parę nowych chapterów. Ta seria jest dalej tak dobra, jak była, więc dalej ją polecam. Oczywiście. Ja też. Zaczyna się teraz w tym lepiej narysowany, ważny arc. Tak, pojawił się Vegeta, który chce zniszczyć dojo. Dokładnie. Znaczy, zniszczyć bohaterów. Zniszczyć dojo, on chce zniszczyć dojo. Bohaterowie są nieważni, on chce dojo zniszczyć. To jest najważniejsze, a główny bohater lubi komary. No w każdym razie polecam jak najbardziej dalej. Dalszy, kolejnym newsem, który byśmy chcieli się z wami podzielić i o którym opowie nam Tomek, jest odnośnie tłumaczeń na Kickstarterze. Opowiedz nam, Tomku, ile to pieniędzy w ogóle wymaga. Pieniędzy. Sparowasz odpalę Kickstartera, żeby powiedzieć ogólnie, bo zacznijmy od tego, że jakiś czas temu pojawiła się propozycja tłumaczenia Klanadu na Kickstarterze. I o ile dobrze pamiętam, do przetłumaczenia potrzebowali 140 tysięcy dolarów. Niejaki Sekai Project. Teraz wzięli się to tak samo za trzy nowelki jest od Grisai. Anime, no, tej serii, której anime teraz wychodzi. Tak, przetłumaczenie Grisai, ich cel to było 160 tysięcy dolarów. Co moim zdaniem jest naprawdę sporą kwotą, ale jak się okazuje, da się to zebrać 12 czy tam 14 godzin. Tak. Pani Grisai na świecie, no... Powiem ci, że to naprawdę... Ale zbiórka tej Grisai już zakończyła? Znaczy, nie, jeszcze 44 dni. 4 dni będzie trwać, a zebrali 220... Teraz. Ja myślałem, że już to był jako nie, taki... Nie, jest teraz spin. I... Nie tam to ruszyła. Tematem naszego newsa jest Grisai czy inny projekt? Nie, właśnie znaczy, Grisai. I to jest głównie Grisai temat, bo Grisai masakrycznie osiągnęła już kwotę 230 tysięcy. Ja nie wiem, na co te wszystkie pieniądze pójdą, no bo... Pomijając już to, że można skorzystać już z takich trochę opracowanych fanowskich tłumaczeń, ale no cóż, przetłumaczę, no nie wiem ile może kosztować licencja, ale jeśli przetłumaczenie im zajmie nawet z miesiąc albo dwa, to naprawdę będzie całkiem niezła kasa na łebka. O, no czekaj, na Kickstarterze mają nawet jakiś wykres, który dzieli chyba koszty czy coś. To jest 10% bierze z tego Kickstarter. No tak jest. Tak. 40 to jest lokalizacja, czyli tłumaczenie. Czyli 40% z kwoty przynajmniej 160 tysięcy. No. Tak. 30% tej kwoty, którą potrzebują, to jest licencjonowanie i głosy. A 20 to wysyłanie produktów i tak dalej. Aha, no, nagrody i tym podobne. Nagrody. No to powiem, że jak pójdzie im to dalej tak dobrze, jak idzie teraz, to oni z pół miliona zbiorą, więc zrobią pełny dubbing do tej serii, tak? Do tej noweli. Czy mam nadzieję, że nie zrobią dubbingu, szczerze mówiąc. No, pominę, będzie to jest opcjonalne. Dobra. Właśnie nie. Mają zamiar wydać to jako... produkt dla wszystkich grup wiekowych, więc albo usuną pewne sceny, albo nie wiem, tak jest, cenzurują jak Terraformars czy coś. A, no to... Znaczy, to im, no. Tego im się nie ceni akurat, no niestety. Europejski rynek i amerykański taki niedobry dla Grisai.
i innych. Tak, i innych. Ale też weźmy pod uwagę ten projekt Kickstarterowy przez pryzmat innych projektów związanych z anime. Czyli dwóch, które mi przychodzą do głowy. Jeden tak. bardzo ważny, a drugi taki, którego nikt nie kochał, a okazało się, że nagle wszyscy go... W ogóle dla mnie to jest największe venenem. Chodzi ci jak o to na Under R, the... tak? Mówimy teraz o Under the Dog. No tak. Under the Dog to, był, to jest seria, która miała być ufundowana. To jest cyberpunkowa produkcja, która została ufundowana przez odbiorców i był zaproponowany film. Żeby było śmieszniej, ta... Oni potrzebują 580 tysięcy. No jak na zrobienie... No ta seria wygląda przepięknie na trailerze. Jak na zrobienie czegoś takiego, to się nie dziwię. Potrzebowali tych pieniędzy, spoko. Ale tydzień przed tym oni mieli 250 tysięcy. Oni zarobili 500 tysięcy w przeciągu tygodnia. Jak nagle wszyscy youtuberzy, Reddit, wszyscy po prostu stwierdzili, że... ale trzeba temu pomóc, przecież my chcemy mieć ambitne serie i tak dalej. I mówię, no jest niesamowite, że tak to, że zebrali tego tyle. Tak, a kolejnym projektem jest oczywiście Little Witch Academy, tak? Little Witch Academy. Nowe projekty oczywiście dorzuciłem, Little Witch Academy. Co powiedział Trigger? Trigger się tylko pojawił, Trigger powiedział, my potrzebujemy 150 tysięcy. Tak, a... Czyli, moment, ile kosztuje tłumaczenie Grisai? 160! Ale to jest taka średnia pomiędzy Clannadem a Grisai. Tak, bo... No, a oni powiedzieli, że zrobią ze 150 tysięcy nowy odcinek Little Witch Academia, dostali 650 tysięcy, więc cały czas modlę się w sercu, że wyjdzie z tego seria, bo to będzie najlepsza seria, jaka powstała, wszyscy to wiedzą. No. Sam Kickstarter. No Kickstarter to jest najwięcej, akurat jak chodzi o anime, no to tam nikt sobie jaj nie robi i to jest jedyna szansa, żeby dofinansować, a na pewno ufundować serię już naprawdę wyższych lotów. Takich, których po prostu się nie sprzedają, tak jak właśnie Under the Dog. Wszyscy na lewo i prawo lamentują, ale przecież czemu nie ma ambitnych serii? Czemu wszędzie są cycki i tak dalej? To dlatego, że no jednak trzeba sprzedać tą serię, bo to nie robią tego dla fanów, tylko robią to dla pieniędzy. Jeżeli chcecie dostać ambitną produkcję, taką jak Zenki no Terror, bo Zenki no Terror wyszło tylko dlatego, że o, jeszcze powiemy, bo dowiedzieliśmy się w międzyczasie, czym jest tak naprawdę mappa i skąd to studio znikąd powstało. No to w sumie możemy teraz powiedzieć. Bo dowiedzieliśmy się po prostu, że studio mappa to tak naprawdę jest taki fajny pan, który musimy teraz nazwiska szukać i pracował w Madhouse'ie. Był tam bodajże reżyserem chyba. Reżyserem albo scenarzystą. I on stwierdził, że Madhouse obecnie no, ma zbyt duże wahania formy, więc odszedł i założył nowe studio, w którym chciał robić tą jedną z części rzeczy, które robi Madhouse, czyli serię no, według własnego pomysłu, ewentualnie serie wyjątkowe, no bo uznajmy tak, Madhouse swego czasu, parę lat temu, był naprawdę studiem, które uchodziło za no, rzucanie się na głęboką wodę i branie naprawdę takich mniej popularnych licencji, albo tworzenie serii creative. Powiem po prostu. Ci, że, teraz... że idealnie opisałeś Madhouse, mówiąc wahania formy, to po prostu opisuje to studio od góry do dołu, naprawdę. W tym momencie Madhouse to ma właśnie, to jest studio, które ma cholernie dobrych ludzi, tylko że ja nie tylko że często coś nie gra po prostu. No, a jak nie wiesz o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Nie, no nie mówimy o pieniądze, bo mając mocną licencję potrafią wydać krapa, a mając słabą licencję potrafią coś z tym zrobić. Kto o zdrowych zmysłach poza tobą, Zubek, uważam, że cokolwiek może wyjść z No Game No Life po tych zapowiedziach. No, ja? No widzisz? Jest nas większość. Czytałem nowelkę. Dobrze, ale ja mówię tylko po tym trailerze. No nie, po trailerze to po trailerach, tak, Lesiu stwierdził, że to pewnie będzie jakiś typowy krab, tylko że ładnie w miarę... To będzie, 6, będzie ecchi 6 na 10 z jakąś głupią grą. Tak, a ja stwierdziłem, że pomysł na świat mi się mega podoba i z tej serii będzie coś więcej, bo po Madhouse'ie nigdy nic nie wiadomo i miałem rację. Znaczy, oczywiście cała masa, cała rzesza wręcz internautów, bo miałem tak po prostu drastyczne poglądy na temat tej serii, że muszę użyć słowa rzesza, uważa to za największy krab, jaki mógł istnieć i 4 na 10 i w ogóle, bo tego nie da się brać na poważnie. Bo tej serii nie da się brać na poważnie. Wiesz, jak to słyszę, to mi się przypominają te... recenzje z takiej jednej strony, tam portal o filmie dla prawdziwego katolika, gdzie było do Patrioty napisane, że ona ma całą masę różnych dobrych elementów, ale jest złym filmem, ponieważ gloryfikuje bunt kolonistów wobec legalnej władzy korony. I tak samo
tutaj widzę, no, że to jest fajna komedia i w ogóle, ale nie da się jej wziąć na poważnie, więc to jest zła seria. Tak, no, to ma mniej więcej tyle logiki. Tak, na pewno takie było zamierzenie twórcy. Oczywiście. Dobra, to więc kolejne... Jeszcze wrócę na chwilę do Grisei, bo no. To nie jest tylko jedna nowelka, tylko to są trzy nowelki, plus jeżeli osiągnięty zostanie cel 200 tysięcy dolarów, co już jest zrobione, tak, to wyjdzie dodatkowo, to jeszcze przetłumaczmy dodatkowo Offspin, o Jezus, jak się ten tytuł nazywa? Idol Magic Girl Chichiru Michiru. O! Kolejny Offspin z Magic Girl. Tak, Offspinu z Magic Girl, no znaczy to się stało jakiś mega popularny chyba. Ilia Prisma spopularyzowała. Tak, nie tak. Wiem. Ilia Prisma spopularyzowała wszystko. To jest nowy gatunek. Tak, co my jeszcze mamy w newsach? Otóż w newsach bardzo krótki news o tym, że manga horror, nie widzicie jak robię ten cudzysłów, ale horror, manga Pupa. No, ale Kiseiju też jest cudzysłów horrorem. No ale Kiseiju jest już bardziej horrorem niż Pupa. Znaczy, manga Pupa dostała nowy projekt i się zastanawiam... Zdajmy tak, rzekomo manga Pupa jest lepsza niż anime. Rzekomo. Rzekomo. Bo... nie pomyślał, nikomu nawet nie strzeliło do głowy, żeby sprawdzić. Znaczy, rzekomo, no powiem ci, że, manga, że anime Pupa trzyma... taki poziom, że to nie jest nic trudnego, bo nie wiem, jak można to wziąć za horror, po prostu to jest zlepek takich dosyć obrzydliwych scen i no, nic poza tym tak naprawdę. Ale ma nowy projekt, więc kto wie, może stanie się jakiś cud i coś się stanie. Liczmy na to, chociaż wiemy, że to nie wyjdzie. Oczywiście, teraz kto chce powiedzieć o ubraniach? No ja nie wiem, dobra. Bo widzieliście newsy, kiedy mi nie było. No dobra, to Tomku, chcesz odpowiedzieć o ubraniach? Nie czy wiem. Czy ja mam mówić? Dobra, to powiem. Żeby pod razem. Dobra, otóż najlepszy news świata. Jakaś japońska firma odpowiedzialna za robienie ubrań nawiązała współpracę z Shaftem. I w ten sposób powstała cała linia tych rzeciuchów, bazowanych na Mako Shoujo Madoka Magica Move 3. W związku z czym możesz wyglądać jak Madoka, kupić sobie sweter, skarpetki, buty, wisiorek, plecak. Możesz wyglądać jak jakakolwiek inna postać, w ogóle pełny outfit. Jak najbardziej. Jeśli masz teraz, pieniądze, zamawiaj. Teraz możesz... każdy fan Madoki może zostać... Mako Shoujo. Pullover Madoki w przeliczeniu kosztuje jakieś 140 parę złotych. To nie jest dużo. To nie jest tak dużo. To nie jest tak dużo. Jeśli to jest porządne, jeśli to... Zawsze chciałaś być magiczną dziewczynką. Właśnie, czemu kupuj chciałeś? Teraz. Właśnie, czemu chciałeś? Bo tak... Bo ja zawsze chciałem, dobrze? Aha. Teraz mówisz, że teraz spełnisz swoje marzenie, tak? Oczywiście. No to już wiemy... Tomkowi na pewno zamówimy... Ale wy się śmiejcie, jakbym mógł gdzieś kupić taką, ale nie mówię plastikową, dziadowską, ale taką naprawdę fajną replikę Dark Orba z Rebelliona, to ja bym ją wziął. Bo ten po prostu na końcu filmu Soul Gem Homury wyglądał niesamowicie. Ja bym taki chciał, ja sobie bym postawił. O! No cóż. To... Więc nie wiem jak wy, ale co czy z Madoki, to właśnie jedyna rzecz, która mi zawsze podobała, to były... Znaczy, jeżeli miałbym coś sobie postawić, zawsze mi się najbardziej te Soul Gemy podobały, a reszta to tam Kaliko. No tak, ale żebym mógł swoją duszę oddać do Soul Gemu, to mogę zostać magiczną dziewczynką. Tak, ale to, no to wiadomo, na pewno, wiesz, taki no ciuchy jakieś... byłoby ci w nich do twarzy. Nie, bo właśnie widzę, ile kosztuje ta jedna bluza i ona kosztuje 3 razy tyle, co ten sweter. O Boże. No to lepiej mieć sweter. Mam nadzieję, że przynajmniej ciepły. Tak, bo bluza kosztuje 3 razy tyle, z kolei t-shirt kosztuje tyle, co sweter, więc... Warto dodać, że pullover Modoki jest w takim kolorze jak Dusty Pastel Pink. Tak. Tutaj czyli różowy, po prostu różowy. Bardzo dużo jest w kolorze Dusty Pastel Pink.
to trzeba przyznać, więc jeśli ktoś zawsze marzył, żeby zostać Magical Girl i żeby oddać swoją duszę i walczyć, albo po prostu, nie wiem, lubi takie ciuchy czy coś w tym stylu, to jak najbardziej. Zamawiać, kupować, wspomagajcie, na pewno dużo z tego idzie do Shafta. Tak. Wspomagajcie, Shaft kolejne filmy. Ludzie z Shafta się ucieszy, będą kolejne filmy. Będzie niczym Rambo. Kupcie siostrze, bratu, córce, komukolwiek. Tak, mamie, tacie, nie wiem, nauczycielowi, na dzień nauczyciela, psu, wisiorek dla psa, idealne, tak. Buty, te skarpetki. Ło, wow, ale czy rozumiesz, nazwij swojego psa Madoka i daj mu tą kartkę Madoki. Jeżeli wtedy każdy, kto skończył Madokę, stwierdzi, ło, jakie to jest głębokie. Jakie to jest głębokie, tak. Twój pies. Ale wiesz, twój pies jest taki głęboki. Tak, i ten pies w ogóle wtedy, on nie powinien umrzeć śmiercią naturalną, tylko on powinien uratować kota spod nadpędzającej ciężarówki, żeby było, że zginął za te... Niech to. Tak, za tego Madoka kota, że chce ginąć za tego kota. Dokładnie, no... Wstążki Madoki tylko 2480 jenów plus podatek. No to z 7 lat. Idealnie dla psa. Ej, to No. Będziemy ściągać. Tak, będziemy ściągać z Japonii. Uwaga, jeśli chcecie zamówić coś takiego, to mówię do naszych wszystkich czterech fanów. Jeśli będziecie chcieli... Dawaj się znać, wy nam dajcie tak. Pieniądze, my zamawiamy. Oczywiście, bo jak my to zamówimy, to dzięki temu będzie wspólna paczka, może nam shipping policzą mniej, ale w każdym razie będziemy musieli się o wiele mniej składać. I naprawdę, dokładnie. Zaufajcie nam, wasze pieniądze nie trafią w złe ręce. I to wcale nie pójdzie, nie wiem, na płyty Lisy dla Lesia sprowadzane z Japonii, czy coś w tym stylu. Nie. Albo nie. Na Blu-ray tego, na no Blu-ray Game, No Game No Life. To nigdy nic takiego się nie stanie. Wasz plecak Madoki będzie prosto z Japonii, a napis Made in China z polskiego bazaru to tylko przykrywka. Tak naprawdę nie zrobimy tak, jak robi to Jatta i nie ściągniemy go z Amazonu i podbijemy trzykrotnie ceny. Tak, dokładnie. U nas dostaniecie... prosto od producenta. Pominiemy nawet Amazon. No, to w kwestii ciuchów to tyle. Chyba, że mamy jeszcze jakieś inne życzenia ciuchowe, tak? Ktoś by chciał jakiś fajny cosplay sobie zamówić? Płaszczyk czy coś? Ja bluzę z One Punch Mana z napisem Popeye. Jest piękna. No, w sumie. Chociaż nie, ja bym sobie... Znaczy, wiem, że to pewnie mógłbym na luzie sobie załatwić, ale ten taki kitel z tego, ze Steins Gate'a bym sobie chętnie załatwił. Tylko, że no, nie chce mi się nigdzie tego szukać, a pewnie to wymaga trzech kliknięć. No, Mad Scientist. No. Ewentualnie pójścia na studia pod kierunkiem jakkolwiek farmaceutycznym. Ty, wiesz co? Może zmienię teraz... Pójdź na studia. Tak, może zmienię teraz swój profil. Zamiast być na tym technicznym, szybko sobie napiszę jakąś maturkę z biologii. Raz, dwa, trzy. Biały kitel jest mój, a wtedy będę mógł powiedzieć, że to zrobiłem tylko dla tego białego kitla. Być siebie dumnym. Tak, i być siebie dumnym, dokładnie. Taki misterny plan na 5 lat. Ja, jak już przy ciuchach jesteśmy, to mi się przypomniało. Widziałem gdzieś w internecie, że sprzedawali bluzę Shiro z Fate'a. Za chyba 100 coś dolarów, czy coś a, około tego. Zostawię szalik? Nie. Motyw ale to jest profesjonalny cosplay w ogóle. Mimo, że identyczną koszulkę możesz kupić jako zwykła baseballowa za, nie wiem, 10 dolarów. Ale uwaga, bo teraz jeszcze zdanie z offu, bo nie wiecie, słuchacz nasi nie wiedzą, o tym na Reddicie był temat, jak Shiro nosi swój szalik i ludzie mu tłumaczyli, jak się tak wiąże szalik na szyi, że robi się to dwoma ruchami. Tak. Wyglądało to mniej więcej tak, że masz szalik przewieszony przez szyję na jednym obrazku, a na drugim masz zawiniętą w jedną stronę po prostu za plecy. Było to bardzo trudne. Naprawdę. Bo w ogóle rozkminy z Reddita z reguły są bardzo trudne. Ale co by było, gdyby nie Reddit? Nie byłoby takich fajnych newsów. Ani nic w tym stylu. Zupku, dalej. Dobra, to jeśli chodzi o newsy, to przejdźmy dalej. Może Tomku powiesz coś o tej pięknej topce z Anime News Network. Bo może nie będziemy omawiać całej, ale staff tej strony zrobił... każdy wymienił swoich 5 najlepszych serii.
I zaskakująco, pomimo pokazywania się takich pozycji jak na przykład Mushishi czy Ping-Pong The Animation, to wygrywa Gekkan Shoujo Nozaki-kun i ten, i Space Dandy. To jest zaskakujące. Tak, tak. Co myślisz o tym domku? No, nie wiem. No. Space Dandy, Space Dandy'ego oglądałem tylko początek Space Dandy'ego, może pierwsze trzy odcinki, więc ciężko... Jest szóstego? Co? Szóstego nie widziałeś? O zombie? Nie, nie widziałem, nie widziałem. Nie chciało mi się masz oglądać. Masz wiele do nadrobienia. No tak. Pewnie tak, skoro to jest tak dobra seria. Tak. Ale Gekkan Shoujo to jest jedną z lepszych, więc nie ma się co dziwić. Ale na tej liście znajdują też się takie serie jak Tokyo Ghoul, czy... O, to jest tak. Naprawdę dobra pozycja, a nie jakieś tam... No właśnie. Jakieś tam romanse. To jest prawdziwy thriller dla prawdziwych mężczyzn. Tak. Prawdziwy horror. I oczywiście, oczywiście ich staff critic musiał mieć swoją listę taką zgoła odmienną i na pierwszym miejscu jest oczywiście Shirobaku. A Space Dandy, jeśli się pojawia... Może jestem zacofany, ale co to jest? Jak to? Już rozmawialiśmy o tym, ale dobra. Shirobako to jest ta seria, która jest mega, 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 mega hype'owana, a żaden z nas o niej tak właściwie wcześniej w ogóle nie słyszał i... Tak jak się zapytam kogokolwiek, to nie wie, co to jest dokładnie, a... Jest to jakaś komedia o kruchy życia, która zbiera... Z tego roku oczywiście, no wiadomo. Nawet jakoś niedawna. To nie było tak, że znowu nie mogliśmy się dogadać, a mówiliśmy o tej serii, a ona miała inną nazwę i do tego nie kojarzyłem. Nie, no to się nazywa tylko Shirobako, ale a propos ocen na naszej ankiecie, znaczy na twojej ankiecie, też pojawiała się wielokrotnie. Już klikałem w ten link, więc musiałem o tym słyszeć. No, dokładnie. Jeśli chodzi o samą serię, to zaraz na szybko obczaję, o czym ona jest, bo nie zastanawiałem się, właśnie to jest ten tytuł, który nagle mi się pojawił przed oczami już jakiś czas temu i tak ani razu nie słyszałem o nim w dyskusji, ale jak pojawiała się jakaś topka, to Shirobako było gdzieś wysoko. I tak, no fajnie, tylko czemu ja o tym w ogóle nie słyszałem? Tak, otóż tak. Coś... Aha, dobra, to jest o szkolnym klubie animacji, więc zapewne coś, ale jak to się nazywało o tworzeniu mangi? Bakuman, tak? Tak, tak. Więc pewnie coś w tym stylu, tylko... Gekkan Shoujo Nozaki-kun. No tak, ale no, to... Dokładnie. No, tylko Gekkan Shoujo Nozaki-kun to jest jak odmienny gatunek, ta seria nie jest jak inne. Nie, na liście pojawiają się też dość często, no, ta lista nie jest jakaś duża, więc znaczy, no, pojawia się Fate i pojawia się też JoJo, więc... Więc jest nawet dobrze, tylko że między JoJo a Fate'em często pojawia się właśnie Tokyo Ghoul albo tak. Zenkyu no Terror lub... Znaczy, z tego co słyszałem, bo sam nie oglądałem, z tego co słyszałem od ciebie, Lesiu, to ta seria była po prostu... w miarę dobra, ale dużo rzeczy, że coś tam popsuli, tak? No, my teraz mówimy o Zenkyu no Terror. Tak, tak. To jest seria, która jest dobra do momentu, kiedy wyłączasz myślenie. Jest tylko jeden problem. To nie jest seria, którą ogląda się wyłączając myślenie, bo ona jest właśnie z tego nurtu pseudo-inteligentnych pozycji, tak? I ambitnych. A, i oczywiście na wielu listach... Ona w miejscu, w którym ona powinna błyszczeć, czyli... intryga, fabuła, emocje, ona leży i prosi, żeby ją dobić, bo jednak tam są, to jest seria, która ma być dojrzała, no uznajmy, że ma być dojrzała, bo jest tego właśnie nurtu pseudo-inteligentnych i ma absolutnie drewniane postacie, absolutnie drewnianego antagonistę, ma tylko jedną sensowną postać, fabularnie jest jakiś pomysł, tylko cel dążenia do niego jest po prostu absurdalny i sam sposób prowadzenia fabuły też jest absurdalny. A, no to przyłożyli się, nie powiem, żeby zrobić dobrą fabułę w serii. Seria wygląda dobrze, bo to nie jest grafika, która jest ani ładna, ani jest brzydka. Ona jest inna, ale też nie można powiedzieć, że jest na przykład świetna w tym, że jest w swojej inności. To nie jest
Tatami Galaxy, czy Nanatsu no Taiza i inne serie, o których będziemy, jedna taka seria zapowiedzi, o której będziemy mówić, ta seria po prostu inaczej wygląda. No. No i ma fenomenalną muzykę, no to jest oczywiste. Właściwie to tyle, bo mówię, Zenkyo Terror, nie, jeszcze jedno się nauczyłem, to może być spoiler, jak coś, to po islandzku von oznacza nadzieję. O, to jest bardzo dobry motyw. No i tyle, jeśli chodzi o ten ranking. W sumie pojawiają się tam różne serie w stylu Bahamuta czy Czajki, ale to tak raczej okazjonalnie, nawet na jednym rankingu jest Hana Yamata. O, jak jest Hana Yamata, to ciekawie. No tak, tak, dokładnie. No, to taki smaczek miał być, w sumie się przerodził w coś więcej. I co dalej? Dalej możemy, właśnie, nasz główny temat dzisiejszej dyskusji. Czyli to, jak ludzie oceniają serię. I tutaj oddam chwilowo głos Lesiowi. To my już skończyliśmy newsa? No, z tego co widzę, to tak. Tak wcześnie? Co nie? No za dużo ich nie było. Za dużo ich nie było, to się było co za dużo mówić. Pół godzinki, newsy, raz, dwa. Bardzo dużo off-topu, bardzo mało newsów. Wszystko się dokładnie doskonale zgrywa. No cóż, no to lecimy teraz takim temacikiem. Normalnie jakbyśmy byli jakimiś inteligentnymi ludźmi, byśmy powiedzieli coś pokoju, to będzie pogadanka. Ewentualnie byśmy użyli porozmawiamy na temat znaleziony w internecie, który na pewno wszystkich was bardzo interesuje. Tak, w dzisiejszym odcinku naszej audycji, jakby to ją nazwać, kawa na kolację, porozmawiamy o bardzo frapującym wszystkich temacie, mianowicie o tym, jak ludzie oceniają serię. No, to... W ogóle skąd ten pomysł? Znaczy pomysł tak naprawdę mamy wszyscy, cała nasza trójka w głowie, odkąd jesteśmy ludźmi broniącymi No Game No Life. Jesteśmy po prostu z każdej strony atakowani hejtami na tą serię z lewa i prawa. No cóż, my ją lubimy, inni nie lubią, prawdopodobnie większość ją lubi, więc my się z tego cieszymy. Ale o co chodzi z samym ocenianiem i co jest takiego dziwnego? Czy dziwnego? No to jest subiektywna opinia. Ocena ma wyrazić to, co my sądzimy na temat danej pozycji, serii, gry, filmu, muzyki i tak dalej. Jest po prostu głupią cyferką, która tak naprawdę ma podsumowywać nasze myśli. Dla niektórych zazwyczaj jest jedynym wyznacznikiem tego, czy coś warto oglądać i nie, ewentualnie po co na przykład mówić o serii i cokolwiek o niej powiedzieć, jak można wystawić ocenę, przecież każdy wie o co chodzi, tak? No, dlaczego ta seria jest dobra i tak dalej? Cyferka no właśnie, wszystko wyrazi. Przecież wystawiam enigmatyczne 7 minut na 10. Jakie ma znaczenie, jak ja oceniam serię, czy ta ocena jest wysoka, czy niska i czy akurat miałem dobry dzień, czy gorszy? Bo przecież nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Czy oceniłem ją dawno, czy teraz? To też nie jest istotne. No i to jest tak ogólnie odnośnie ocen, no bo chyba każdy logicznie myślący, na pewno ktoś to słucha na naszego podcastu, mówicie przecież, jeżeli tu wpadliście, to na pewno potraficie myśleć, wierzę, no to jest, że ocena jest subiektywną opinią, no i każdy ocenia jak chce. A my chcemy tylko porozmawiać o tym, jak ludzie oceniają wedle jakich kryteriów przede wszystkim są oceniane serie i jak to jest różne i dlaczego niektórzy nie potrafią zrozumieć, że ich sposób oceniania nie jest jedyny, no, ale też są są rzeczy po prostu, według których powinniśmy się trzymać, a nie przeginać w żadną ze stron. Tak, i to jest taki złoty środek między naszym subiektywnym odczuciem a taką obiektywną oceną, bo niektórzy mają jakieś takie irracjonalne mniemanie o sobie jako o kimś, kto daje obiektywną ocenę na temat czegoś. No, nie możesz dać w pełni obiektywnej oceny, bo możesz, jeśli lubisz różne gatunki muzyki, jeśli lubisz różne, na przykład zauważasz tam jakieś różne użycia kreski, że na przykład bardziej ci się podoba taka gra świateł, a nie inna, albo to, że jest dużo kolorów, a to, że jest mniej. Jeśli nie lubisz jakiegoś typu postaci, to
możesz dalej stwierdzić, zauważyć, że ta postać jest dobra i dobrze zrobiona, konsekwentnie, faktycznie myśli tam i tak dalej, ale dalej będziesz się do tej serii odnosił bardziej z dystansem i dlatego niektórzy mnie strasznie dziwią. No i też nie będziesz próbował ludziom przeforsować swojej opinii na temat dzieła, które po prostu nie trafia do ciebie w żaden sposób, a nie możesz wtedy wszystkim walczył po prostu z uporem maniaka. Z tym, że o nie, nie oglądajcie tej serii, ona jest fatalna, bo mi się nie podobała. Wiem, że mam się podać, ale nie, nie oglądajcie, bo przecież mi się nie podobała. No, mi się nie, mój głos jest zawsze lepszy od waszego głosu. Tak, to jest... Wy nie możecie nic mówić. Ej, aż normalnie, znaczy nie zacytuję samego siebie, bo nie chcę mi się szukać tego komentarza, ale to zwykle wygląda tak, że jeśli seria, bo to zwykle chodzi o hype'owane serie, jeśli seria jest hype'owana, to... zawsze, a ty jej nie lubisz, ona ci nie pasuje, to zawsze jest tak, że to jest ta bezmyślna masa, banda idiotów, którzy mają obniżone standardy i w ogóle totalne bezguścia, a ty jesteś jednym z tych niewielu, którzy faktycznie orientują się trochę w temacie i potrafią zauważyć, że ta seria wcale nie jest dobra, a wręcz przeciwnie jest krapem. Ale nie. Jeśli ty jesteś w tej większości, która serię daną lubi, a ktoś jej nie lubi, to po prostu ty jesteś wśród tych ludzi, którzy się znają, a ten ktoś to jest troll, najprawdopodobniej troll, który chce zabłysnąć... Lubi gówno serię. Nie, który chce zabłysnąć tym, że zhejtuje idealną serię, albo ktoś, kto w ogóle nie ma, zaczął dopiero temat, nie ma żadnych standardów, jest zboczeńcą, mówiącym tylko ecz i nie zna się i w ogóle. I to jest takie dwie strony medalu, bo to nie jest tak, że jesteś, że ci ludzie albo są tacy, znaczy, że albo jest taka sytuacja, albo taka, są obie naraz. Po prostu ci ludzie, którzy są w mniejszości, uważają tak, jak powiedziałem przed chwilą, i ci ludzie, którzy są w większości, uważają też tak, jak powiedziałem przed chwilą. I to jest wieczny, wieczny konflikt. Niestety tak to bywa. A propos samego oceniania, to ostatnio się spotkałem z takim brakiem zrozumienia, bo no, ja nie mam nic do tego. Jak ktoś ocenia serię po prostu na podstawie tego, jak mu się je ogląda. I już. A nie, nie, do tego jeszcze inaczej przejdziemy. Czy przejdźmy jeszcze do komentarza, który jest po prostu motorem napędowym całego tego problemu i dlaczego w ogóle chciałem to poruszyć, bo po prostu jest to zdecydowanie cytat miesiąca naszego ulubionego youtubera, ale ja nie będę tutaj po prostu nikogo rzucał, bo nie chcę zostać bana. Pana Minus. No właśnie, więc jedyne co mówimy, to ja tylko zacytuję. Anime najważniejsza jest fabuła i postacie. Może być rysowana nawet gównem na ścianie, ale dopóki gniecie fabułą i bohaterami, to ma szansę na wysokie miejsce. Nie powinno oceniać się książki po okładce. No, znaczy, muszę się z nim, zgodzę się z nim, znaczy, ale nie powinno oceniać się książki po okładce, ale mówimy właściwie o animacji, więc jeżeli animacja w animacji jest... Nie, bo to jest... 100% animacji w animacji. Ale nie, może to było... Dokładnie. On użył złego porównania, bo książka po okładce to trochę tak, jakbyś ocenił tą serię na podstawie tylko trailera. Nie, to tak jakbyś ocenił tą serię na podstawie okładki. No, mówię, no w tym sensie. Tutaj to tak, jakbyś ocenił książkę tylko i wyłącznie po wątku fabularnym, a na przykład nie zwróciłbyś uwagi na to, że opisy otoczenia... Nie, to tak jakbyś ocenił książkę, bo ci się... Bo miała dobre postacie, a była napisana, jakby napisał kurwa 12 lat. No właśnie, że opisy są totalnie denne. I to jest, znaczy, faktycznie, fabuła i postacie na pewno mają o wiele większe znaczenie niż oprawa audiowizualna, no bo no, wiemy wszyscy z doświadczenia, że jak są nawet tytuły w stylu Inferno Copa i tym Ach, podobne. Piękna seria. No może to jest taki wyjątek, ale są tytuły, które nie są wykonane jakoś szczególnie dobrze, ale ogląda się je przyjemnie i ogląda się je dobrze ze względu na to, że są rozbudowane fabularnie. Jednak to jest też coś, na czym budujesz swoją ocenę, więc ocena to są czynniki składowe, więc jeśli masz jakąś serię, to możesz powiedzieć, że dzięki fabule ta seria jest bardzo dobra, no ale nie możesz powiedzieć, że ta seria jest idealna. Jakby była idealna, to kreskę też by miała dobrą.
Tak samo jeśli kreska ma dobrą muzykę, anime ma dobrą muzykę, dobrą kreskę, dobre postacie, ale ma denną fabułę, która jest nielogiczna i niekonsekwentna, to też nie powiesz, że jest idealna, tylko że obniżysz ocenę bardziej niż jakby miała po prostu denną kreskę. No dokładnie. Właściwie trzeba w momencie, kiedy serial nie wygląda, a właśnie postacie są... O, postacie i fabuła są ważniejsze w rzeczach, są najważniejsze w rzeczach typu książki, no w czymś, czego nie oglądasz, co masz ściany tekstu, prawda? Tutaj jeżeli bierzesz się za właśnie anime czy mangę chociażby, to też widzisz coś i to cię może po prostu odrzucić. No osobiście jak bardzo lubię właśnie Kaijiego czy Akagiego, te serie jak w wersji animowanej wyglądają, no moim zdaniem w miarę dobrze, ale nie jakoś wybitnie, to Akagi w wersji mangi nie jestem w stanie się za to zabrać, bo wygląda moim zdaniem okropnie. Prawda? No. Na pewno fabularnie stoi w miarę ciekawie, o ile lubisz Maronga, ale no nie jestem po prostu w stanie się zmusić do tego, żeby to przeczytać, bo no mówię, odstrasza mnie sam wygląd postaci. No to ja mam tak samo z Ronią, bo zacząłem oglądać tą serię, to jest ta seria od Ghibli z tego sezonu. Tak. Zacząłem ją oglądać, obejrzałem ten pierwszy epek, 40-minutowy, i ja widzę, że ta seria jest dobra. Ona ma ładne tła, ona jest takim kinem trochę familijnym, ale fajnie zrobionym. Taka przygodówka, no, taka trochę tego, no właśnie w stylu Ghibli. Ja wiem, że jakbym pewnie obejrzał tę serię, to pewnie bym ją dał jej jakieś wysokie noty, tylko jest jeden mały problem. Chodzi mi o... CGI. Tak, chodzi mi o postacie. Postacie po prostu... Postacie są całe, no wiadomo, robione komputerowo w takim pseudo trójwymiarze i to mnie tak... Znaczy, ta seria była fajna, ale jak ją oglądałem, to po prostu się męczyłem patrząc na te postacie. Ja nie mogłem sobie wybić z głowy, że Boże, co ja oglądam. I właśnie mówię, no ja wiem, że ona pewnie jest dobra, tylko że nie będę jej oglądał po prostu. Nad czym też trochę ubolewam. Może jakbym się tak przysiadł do niej na parę odcinków, to bym się do tego przyzwyczaił, ale mimo wszystko. Mam inne serie teraz do oglądania, no dlatego. No ja miałem podobną sytuację z ping-pongiem jak ty właśnie z Ronią, że nie oglądałem tego sezonowo, nie oglądałem tego do niedawna, bo wygląda jak wygląda, prawda? I nie lubię też za bardzo ping-ponga, nawet swoją drogą, ale jak już przysiadłem, obejrzałem tam pierwsze dwa odcinki, to naprawdę nie przeszkadzało mi wcale. Nie no, to wiem, znaczy ja ogólnie mam taką awersję do tych efektów, do tych no, CGI i tym podobnych, ponieważ jak coś jest rysowane, to nawet jakby było rysowane najgorzej, czy robione tak, wiesz, a la Fate, to jestem w stanie to znieść na luzie. Ale jak coś jest robione w tym pseudo trójwymiarze, to się odkąd pamiętam, odkąd chodziły te nowe bajki w telewizji, ja te takie poprzerabiane na efekty 3D, ja po prostu nie mogę tego zdzierżyć, nie mogę tego oglądać. To może być mega zarąbiste, tylko że to nie podoba mi się po prostu. Ach, te przyzwyczajenie z dzieciństwa, prawda? No to jest coś, za co na przykład potrafię hejtować Bahamuta, bo ta seria jest robiona raczej komputerowo, ta seria ma... ma po prostu spoko grafikę, normalną, taką okej. Okay. Design postaci jest całkiem fajny, chociaż no, tam jest mało szczegółów w tej serii, ale jakie jest zbliżenie jakieś na jakieś stworzenie, czy pojawia się Bahamut demon, na przykład. Nie, Bahamuta jeszcze zniosę, ale ten latający zamek, czy to dziwne stworzenie ciągnące karetę gościa od Łowców Nagród, to no, idzie się zaszlachtować, jak na to patrzysz, jeszcze na tym tle. Dokładnie. No i jeszcze tam, nie możemy zapomnieć o tym, że no mimo wszystko nie można oceniać serii po kresce i wizualiach, ale też wizualie i kreska mogą podnieść wrażenie idące z oglądania do najpierw. No to tworzy też klimat, bo mówię, no niektórzy wiedzą, że tylko muzyka odpowiada za klimat i fabuła. No nie no, jak masz coś, jak masz dobrze... No Game No Life, ile jest serii, które mają zrobione kontury różowe tak naprawdę postaci i wszędzie oczojemne kolory. Ten świat po prostu... Żyje, ten świat jest żyje. Definiowany. Żyje. Nie no. Żyje jak każdy inny. Po prostu on jest zidentyfikowany tymi kolorami i z tym go też kojarzymy. To nie jest
kolejny Tokio, kolejny szary świat fantazy, to jest po prostu pełny kolorów świat gier i jest tak przedstawiony, nie jest nam omawiane, że taki jest, tylko my to widzimy. To tak, tak samo jak jest różnica między... jest Nanatsu a Bahamut. Obie się dzieją w takim baśniowym średniowieczu, bo tak to można nazwać, ale już pomijając kwestie fabularne, no przecież i tu się leje krew, i tu są tam dobre, złe postacie. No może w tym Bahamucie wiadomo, demony i tym podobne, ale w Bahamucie stylistyka jest taka, że nie ma właściwie jasnych kolorów, są jasne poświaty, ale cały ten świat jest raczej mroczny. Z kolei w Nanatsu wszystko jest jasne i kolorowe, więc to też tworzy swego rodzaju klimat, bo gdyby Bahamut był narysowany w stylu Nanatsu, to nie byłby tak klimatyczny gdzieniegdzie, bo to ma jazdy, jeśli chodzi o klimat, ale to kiedyś o tym powiem. I CGI. Tak, i CGI, ale nie byłby tak w niektórych momentach klimatyczny, jak jest teraz. Tak samo, może w Nanatsu by tego nie zepsuli, bo w Nanatsu jakby był mroczny klimat, to ani dalej byłoby dobre, ale byłby inny. Więc to też trzeba nadmienić. No, jeszcze jako właśnie tego, co zacząłem mówić, chcę to podkreślić tym, że no Kyokai no Kanata jest dla mnie idealnym przykładem. Jest to seria, która jest fatalna na praktycznie wszystkich płaszczyznach, ale jak dla mnie to jest jedna z najpiękniejszych serii, jakie widziałem, i za sam świat i to, jak ta seria wygląda, jestem w stanie dać 8 albo 9 nawet, mimo że ta seria zasługuje na 6, ale to, co graficznie zrobiło Kyoani, to jest niesamowity poziom. No. To jest po prostu idea, jeżeli ktoś ma wytłumaczyć, że nie da się zrobić dobrej serii, w której jest użyty komputer, to wtedy trzeba obejrzeć Kyokai no Kanata. To jest seria, w której to, co ma być zrobione komputerem, jest i wygląda fantastycznie i fenomenalnie, a to, co ma być narysowane, czyli animacje i ruch postaci, nie jest w żaden sposób sztuczne, jest narysowane klatkami kluczowymi, czyli tak, jak powinno to wyglądać. Nie wiem, mnie się strasznie podoba system. Nie wiem, czy mogę powiedzieć skąd, więc nie powiem, ale taki, że masz ocenę, którą wystawiasz i jest to, wiadomo, kreska, muzyka, fabuła, znaczy grafika, muzyka, fabuła. Dodałbym do tego jeszcze postacie, ale niech już będzie, że wliczymy postacie do fabuły. I masz to, oceniasz i z tego masz wyliczaną średnią. I to jest ocena, którą według tych, wiesz, twojego odczucia, jeśli chodzi o muzykę, właśnie grafikę, postacie i fabułę, powinno mieć. I obok tego masz ocenę swoją, którą możesz wybrać. I to jest moim zdaniem bardzo dobry sposób, bo to jest tak jak po prostu, tak jakby twoje wrażenia, twoja radocha z oglądania tej serii, oraz to, jaka ta seria jest taka tak prawie obiektywnie, no bo w pełni nie można, ale to jest fajne, bo jest dużo serii, które ja bym, znaczy dużo, no jest kilka co najmniej, którym ja bym dał, jeśli chodzi o moje takie subiektywne odczucia i radochę z oglądania, to mógłbym dać im 8 albo 9, ale ja wiem, że to są serie na 6 albo na 7. Tylko że fajnie się je ogląda i są wciągające, ale jak się przyjrzysz na przykład fabule, to mają dziury fabularne. Jak się przyjrzysz w grafice, to jest w wielu miejscach niedopracowana. Jak pomyślisz o muzyce, to muzyka jest, ale no, nie jest aż tak klimatyczna, jak powinna być. No i postacie, załóżmy, są spoko. No i z tego sobie wyliczasz, że tak właściwie to jest seria na 7, ale ogląda ci się tak mega, że dałby się jej 9 na przykład. No i to mi się podoba, taki rozdział. I w tej... w tym zostałem właśnie ostatnio totalnie niezrozumiany, bo właśnie nawiązałem taką dyskusję o ocenie serii i było, że właśnie ja prezentowałem taką ocenę właśnie prawie obiektywną, czyli mówiłem, że są serie, które są takie właśnie do oceny na 6 albo 7, ale mega mi się podobają, a są serie, które zapewne są na 8 albo 9, ale po prostu nie chcę ich oglądać, bo mnie się nie podobają. I właśnie zostałem całkowicie niezrozumiany, bo z którą dyskutowałem, akurat ocenia tylko i wyłącznie na podstawie tego, jak się oglądało, czyli na podstawie fabuły i tego, czy anime zaskakuje.
jak zaskoczyło i była fabuła dobra, to jest wysoka ocena. Jak no też w tym miejscu jest to, czy chcesz to, czy też chcesz to z tą oceną się z kimś dzielić, czy nie, bo tak jak nam wiesz, możesz każdą serię ocenić jak no. chcesz sobie i tak dalej. Znaczy każdy może oceniać serię. Znaczy... Chodzi mi raczej o to, że po prostu jeżeli wychodzisz na gdzieś na forum publiczne ze swoją opinią, to musisz się liczyć, że ktoś ją skomentuje, jeżeli twoja opinia nie jest w żaden sposób uargumentowana, to nie możesz zacząć tłumaczyć się, że mam przecież swoją opinię. Nie, bo wtedy wyszedłeś z tą opinią, więc wydajesz ją na forum publiczne, żeby ludzie ocenili ją i najwyżej się do niej odnieśli. Tak, bo jest różnica, kiedy wklejasz jakąś swoją właśnie listę albo recenzję, albo wykładasz innym, jakie serie są dobre, jakie złe, no wtedy musisz mieć to wszystko uargumentowane i wtedy musisz mieć ten obiektywny widok, ponieważ nie każdy ma taki gust jak ty. Ale jeśli robisz tą serię dla siebie, albo tylko jak ktoś się o coś pyta, to lub chcesz komuś coś polecić, to mówisz, że nie, wiesz, mówisz po prostu, że nawet nie musisz mieć na to konkretnych argumentów, ale jak zacząłeś oglądać tą serię, to cię wciągnęła jak nie wiem i dlatego jest warta, żeby na nią spojrzeć. Nie każdemu się spodoba, ale tobie akurat tak, no to ja rozumiem, bo według mnie nie ma złych sposobów oceniania, tylko jest złe podejście ludzi do tego. No i jeszcze podsumowując, to po prostu chciałem, żeby pokazać tą różnicę z tego, co wtedy czytałem, że najważniejsza jest fabuła i postacie. I chciałem po prostu jeszcze przedstawić, jak u mnie wygląda ocenianie, bo ja oceniając serię, to raczej każdy wie, kto ma do czynienia z moimi ocenami. Dla mnie dwie najważniejsze czynniki to jest świat przedstawiony, czyli świat, który został wykreowany na potrzeby serii. I drugi to jest klimat produkcji. Dla mnie są dwie najważniejsze rzeczy, bo są tak naprawdę najtrudniejsze do zrobienia. Ponieważ na pewno nie wyobrażam sobie serii, której bym był w stanie dać ocenę 10 na 10, która by się na przykład rozgrywała w Tokio. Po prostu. Bo to nie jest świat przedstawiony i tam nie można... O czymkolwiek by nie była ta seria, to ona by po prostu ulatuje klimat. Bo... Nie no, wiesz, jakiś... No uznajmy, no co? Znaczy jest seria, powiedzmy, historyczna i tak dalej, Bakano, Gosik, to one potrafią stworzyć, bo to już jest 100 lat wstecz, no to już jest inne. Chodzi mi, to jest świat, który został tam stworzony, są tam supermoce i tak dalej. Jakoś, i czy na przykład z takim Bakano, to jest, jak już mówiliśmy, seria wybitna. Tam po prostu klimat się wylewa z tej serii, mimo że jest w świecie, mimo że to już przedstawiona, no, że jest w świecie rzeczywistym przedstawiona. Ale przerwę Wojtku, Olesiu, bo jedyna seria chyba, jaka moim zdaniem mogła być na 10 właśnie w świecie takim całkowicie realistycznym, to jakieś okruchy życia, które są naprawdę dobre i naprawdę wciągające ciekawe. Życia, no to właśnie tak samo uważam, że ciężko byłoby zrobić. Znaczy, musiało być naprawdę dobre, no to jest jedyne tak. No, ale to możesz powiedzieć historię życia, no ale no, tak się zawsze będzie banalne, no bo życie jest banalne, więc... No. Sorry, no i, a jeżeli je przedstawisz w normalnym świecie, to jest tak samo. Najlepsze ogrywanie to jest Aria, ale to są historie opowiedziane właśnie na tym steraformowanym Marsie. Znaczy, według mnie, jeśli chodzi właśnie takie rzeczy jak właśnie okruchy życia, czy już rzeczy zahaczające o psychologię, to one wręcz nie powinny się dziać w realnym świecie, tylko powinny się dziać w jakimś świecie oddalonym od naszego, który byłby alegorią czegoś, bo to wtedy ma głębszy sens. Bo jeżeli jeżeli teraz w takim pseudointelligent idziemy, bo jeżeli masz serię, która jest psychologiczna, no to w tym wypadku masz normalny świat. Wtedy masz tylko ludzi, więc wszędzie jest ta sama psychologia. Na przykład ostatnią taką serią psychologiczną jest Shinsekai Yori. To jest seria, w której mamy też inne rasy, które mają inny sposób myślenia. Tak samo jest teraz Kiseiju Parasite. Tam po prostu można uwypuklić tą psychologię ludzką na podstawie tej psychologii innych ras, a nie tylko między sobą ludźmi, ewentualnie jeżeli chodzi o psychologię, bo jak chodzi o samo okres życia, no to jest przedstawienie życia, no to co, dam serii więcej dlatego, że ona pokazuje jak życie jest smutne? No, ja bym za to tylko zaniżył ocenę, bo mnie to denerwuje, ale jeśli chodzi o te takie serie psychologiczne w miarę, to ja muszę przyznać, że taka dziejąca się właśnie, nawet nie wiem czy to w Tokio się nie działo, serial Experiment Line, z tym, że to w pewnym, znaczy w pewnym momencie, nawet nie wiem, kiedy to przekroczyło w taki świat bardziej wirtualny i zaczęły się dziać czary, ale teoretycznie działa się w naszym świecie.
tym, że tam no, później się już działy czary, był świat wirtualny, nie wiadomo co prawda, co nie i tak dalej. I zjazd totalny, ale seria... Wiesz, ale to myślę, że nie oglądałem, ale to na tej samej zasadzie mówi, że w normalnym świecie dzieje się akcja fejtów, tak? No to fejt to też jest absolutnie pozycja z klimatem oderwanym od tego. Miasto jest tylko pretekstem do opowiadania fabuły, a nie jest jego częścią, dlatego też nie jest tym, o czym mówię, że po prostu dla mnie najważniejszy jest świat wykreowany. Tak samo kolejną rzeczą, to fabuła i postacie, to schodzi jeszcze niżej, bo dla mnie trzecią najważniejszą rzeczą jest muzyka, opening, ending, to co się dzieje w trakcie utworu, bo muzyka zostaje z tą najdłużej z całej serii. Możesz sobie klimat sączyć i tak dalej, żyć w tym świecie, ale seria się kończy i jest koniec. Tak naprawdę co ze sobą weźmiesz? Weźmiesz sobie plakat z tej serii, powiesz na ścianie. Kupisz figurkę, będziesz... postawisz na półce. Postawisz na półce, będziesz tak jak ja nosił sobie, no akurat to już jest trochę taki wyższy poziom, już nosił sobie krąg alchemiczny na szyi, no to to już tutaj jakoś chodzi z tobą. Tak samo, no ale muzyka, to zawsze masz te słuchawki i wszystko i jak masz tą playlistę, to zawsze ty masz wspomnienia z tym utworem związane, tak samo dla mnie. Na przykład Guilty Crown i My Dearest, który jest chyba pierwszym takim J-popowym utworem, przy którym się zakochałem razem z openingiem Sao, pierwszym od Lisy. No to dla mnie jak zawsze to gdzieś słucham, leci, no to pamiętam jak świetnie się bawiłem przy tych pozycjach wtedy, kiedy je oglądałem. No i to są cały czas świetne utwory, jeszcze mają ten bagaż wspomnień. No dopiero potem daje postacie, bo postacie no, też są ważne w serii, kreskę i tak dalej. Dla mnie fabuła jest tak naprawdę najmniej ważna, chyba że serio nie opowiada. Tak samo komedia. Dla mnie to nie ma znaczenia, że seria jest śmieszna w przypadku, nie wiem, Brotherhooda czy Katana Gatari, ponieważ to nie są serie, które mają mnie śmierzyć. Tak samo nie będę patrzał się na fabułę w serii pokroju, nie wiem, Angel Beats, Jolo. Ponieważ to jest seria, która ma, no tak, ale to już jest odjazd absolutnie. No, no tak. W Angel Beats chodzi o powiedzenie historii, a nie o to, jak ona jest prowadzona i to dać mi przesłanie, a nie tłumaczyć mi cały czas nie po drugiej serii. Znaczy, coś. Warto nadmienić, żeby ona była prowadzona w taki sposób, żeby widz na sam koniec, kiedy jest wyjaśnienie, no bo tak jak w Angelis, na samym końcu jest wyjaśnienie całej historii, żeby widz nie miał takiego uczucia, że wiesz, że coś zostało niedopowiedziane, żeby to, wiesz, żeby to się po prostu złączyło w taką jedną... Żeby była prowadzona przede wszystkim konsekwentnie, tak, to jest ważne. No, że jak jest fabuła prowadzona konsekwentnie, to mamy na przykład głupią fabułę, to jest głupie prowadzone, nie próbujemy się silić na żaden patos i tak dalej. Mamy fabułę, która jest poważna, to opowiadamy ją w sposób poważny, tłumaczymy tak. Wszystko. Każdej postaci dajemy logiczne wytłumaczenie, każda postępuje tak jak powinna, jest tam psychologia, tak jak największy problem drugiego psychopasa, tam nie ma po prostu tego wszystkiego, fabuła jest poprowadzona, czyli nawet jeżeli ta fabuła ma sens, to ona jest fatalnie poprowadzona, tam jest tyle rzeczy niewytłumaczonych, tyle rzeczy jest źle poprowadzonych. No. Znikąd wyciągniętych tak naprawdę i przeczą same sobie czasami. Nie no, ale jak tak wspomniałeś o muzyce, to... W sumie muszę przyznać, że o ile w większości, no znaczy ja w większości serii nie zwracam uwagę na openingi i endingi, raczej zwracam uwagę na osty, ale to też robię rzadko. Moja kategoria to jest takie większościowa, to jest albo nie zauważam, czyli jest ok, albo zauważam, że mnie denerwuje. To wtedy jest niefajnie, ale takie, że naprawdę znajduję ten ost gdzieś na YouTubie i go słucham i jest fajnie, to miałem w nielicznych seriach. Jednak muszę przyznać, że jeśli chodzi o serie najwyżej przeze mnie oceniane, to w większości z nich openingi pamiętam. Więc no to... ja też w takim razie wspomnę o muzyce u mnie, no to ja staram się przynajmniej raz czy dwa obejrzeć opening i ending, no i w miarę je zapamiętuję. Co do ostów, to jak słyszę i mi nie przeszkadza, to jest dobrze, a jak mi przeszkadza, no to, nie, no to oczywiście, że nie, ale... No też jak zupka sporadycznie się zdarzyło, że poszukałem jakiś ostrób, żeby przesłuchać, a najwyżej trafiłem na nie jakoś przez przypadek. No, w każdym razie mówię, muzyka nie odgrywa u mnie takiej dużej roli. Chociaż mówię, jeśli jest zrobiona naprawdę bardzo dobrze i w moim stylu, no bo nie oszukujmy się. Jedna rzecz, kiedy jest muzyka zrobiona dobrze, to dopasowana do sytuacji, zgrywa się z animacją, na przykład podczas walk. Nie no, tak jak się mówi, ta najlepsza muzyka to jest ta, której nie słyszysz. No właśnie... Tak się mówi w grach przede wszystkim. Tak, no to wiesz, w tym, a jeśli chodzi
o nim, no to jest ta muzyka, której nie słyszę, to... Okej, okay, ona... Nie zwracasz uwagi przy migraku. Tak, nie zwracam uwagi, ona jest okej. Okay. Później, wiadomo, jakbym chciał się wsłuchać i zauważę, że ona jest wpasowana idealnie do sytuacji, że jest właśnie dobrze zrobiona, jeśli chodzi... Beat zgrywa się z walką, nie wiem, cokolwiek, to jest dobrze. Ale jak ja tą muzykę zauważam i po prostu ją od razu słyszę i mnie przychodzą dreszcze, bo nie dość, że jest tak dobrze wpasowana, to jeszcze ta muzyka jest fajna, to jest evenement i naprawdę score za oprawę audio wzrasta masakrycznie. Tak miałem, oczywiście, no pewnie nie będę oryginalny, że tak miałem w Fairy Tailu, którego osty są genialne. Nie mówię tu tak, nie mówię tu o openingach, bo to jest inna bajka. I jeśli chodzi o sam ost, to chyba Tengen Toppa Gurren Lagann, bo tam naprawdę postacie miały fajne wejścia i miały... Happily Ever After. Tak, tak. No to o tym kiedyś opowiemy. Dobrze, to jeśli chodzi o ocenianie, co by tu jeszcze dodać? Czy ktoś coś jeszcze chce powiedzieć, jakąś historię życia? Nie no, tylko ja chcę podsumować to tylko w skrócie. Każdy ma inny sposób oceniania, zrozumcie to, i naprawdę fabuła w wielu seriach gra naprawdę nawet drugie, trzecie skrzypce. Jeżeli ktoś ogląda tylko serię dla fabuły, to ciężko jest się przy tym dobrze bawić, a tym... Im gorzej się przy tym bawicie, no tym mniej czerpiecie z tego radości oczywiście, więc szybciej wam się nudzi. Tak. Oglądanie tych chińskich bajek. Tak, no, duży... prosto. Tak. No i wyjeżdżę z oceną też, że seria jest taka i ta taka, bo mi się podoba, że też trzeba się zawsze liczyć z tym, że ktoś cię zhejci. Że ktoś może ci odpowiedzieć, jeśli ty powiesz, że ta seria ci się podoba, bo tak, to ktoś ci może powiedzieć, że że tej serii nienawidzi, bo tak, i powinieneś się liczyć z jego zdaniem, skoro wymagasz, żeby on liczył się z twoim. A tak, dokładnie. Z tym, co ja chcę właśnie powiedzieć, to morał z tego taki, że nie ma złych sposobów oceniania, są tylko złe podejścia ludzi do tego i wszystko jest fajne, dopóki nie próbujesz tego wcisnąć innym i dopóki robisz to z umiarem. No i to tyle w kwestii oceniania. Bądźcie po prostu mądrzy. Mówię to do wszystkich naszych czterech słuchaczy. Ej, czterech słuchaczy, a nasze odcinki dobijają bez jakiegokolwiek tak naprawdę rozgłosu, bo 200 wyświetleń, właśnie, co naprawdę miłe. Właśnie, tutaj takie małe pytanko, bo teraz się tak ostatnio zastanawiam. Jak? Znaczy, co właściwie muszą robić ludzie, żeby trafić na nasz filmik? Znaczy, bo ja rozumiem, że tam wkleiłeś to w jakichś dwóch komentach na grupie, no ale poza tym, no to masz 200 wyświetleń, a te posty, na których to wkleiłeś, mają zasięgi po 50 na przykład, więc ja się zastanawiam, co muszą ci ludzie robić, że tam jacyś kompletnie randomowi ludzie, pewnie nie nawet znajomi znajomych tych, którzy oglądali, tylko... Oni siedzieli na YouTubie i co oni musieli oglądać, ile musieli się naklikać, żeby w końcu w polecanych albo na tej liście po prawej stronie, tam co powinni dalej obejrzeć, wyskoczył im nasz podcast. Jakoś nie wyobrażam sobie, żeby ktoś wpisał podcast o anim i o, animlogia, odsłucham sobie 4-godzinnego podcastu prawie. Ale możesz się śmiać, ja na przykład z chęcią bym wpisał podcast anim, a najlepiej sobie dopisał PL i czegoś takiego, no w Polsce niestety nie ma. No tak, no ale... Ale niestety nasz wtedy dalej nie ma pozycjonowania przy takim haśle. No właśnie i to jest moje pytanie na dziś i zapewne na wiele, wiele dłuższy czas. Jakim cudem ci ludzie trafiają na te filmy? No, jakim cudem prawie 400 osób, znaczy 400, no załóżmy, że każdy... No, muszę go powtarzać, no, załóżmy, że 300 osób, albo nawet mogę powiedzieć, że 200, nieważne, jakim cudem 200 osób trafiło na ten filmik i powiedzmy, że ze 100 przesłuchało chociaż kawałek, a parę dziesiąt, no nie wiem, nawet nie parę dziesiąt, powiedzmy, że z 20 odsłuchało całość. No ja też czasem trafiam na dziwne filmy. Tak, dla mnie największe propsy, oczywiście, tylko ja. Oczywiście. Ja też.
też powiem, że czasami trafiam na dziwne filmiki, które mają mało wyświetlenia, ale sam nie wiem, jak to się dzieje, po prostu są polecane. No dobra, ale... jakbym widział kilkugodzinny film, nie kliknąłbym go, szczerze tak, mówiąc. Tak, z tym, że jak trafiasz na filmik, który ma mało wyświetleń i nie wiesz jak, to z reguły trafiasz na filmik na kanale, który ma trochę subskrypcji już, albo trafiasz na filmik, który jest otagowany, jak ja nie mogę, albo trafiasz na filmik, który po prostu jest kogoś, ten, jest, został, znaczy jakby to powiedzieć, który wkrótce zostanie jakimś mega sławnym filmem, bo jest po prostu nowy, ale już nabija wyświetlenia, tak. Jak porąbany. I pewnie tak. Jak może zauważyliście, nasz podcast nie należy do żadnej z tych kategorii. Dlatego propsy dla słuchaczy. Tak, propsy dla was, że jakimś cudem to znaleźliście, bo jeśli chodzi o, już pomijając to, że dwie osoby czy trzy się wzięły od tych linków Lesia, to ja... Nie zapomnę o propsach, bo musimy cię... To zostaje ten, nasza nowa tradycja. W każdym musimy pozdrawiać Oskara, naszego największego fana. Tak, Oskara, ale nie tylko Oskar, bo tam dołączył drugi największy fan. Tak, wszyscy, to musisz go też pozdrowić, ale to ty o nim wspomniałeś, to musisz znaleźć. No właśnie szukam, czekaj, bo on się podpisał w komentarzu. O, pozdrawiam Przemek, pozdrowienia dla ciebie Przemku również. Oczywiście i tutaj, jeśli patrząc po komentarzach, to pozdrowię jeszcze pana Grzegorza Szklarza, bo też skomentował, więc... Także komentujcie, bo będziecie pozdrowieni. Komentujcie, będziecie pozdrowieni, tak, oczywiście, pozdrowimy was wtedy bardzo chętnie, może kiedyś nawet rozlosujemy nagrody, jak tylko udowodnimy, że to nie są jakieś dodatkowe konta stworzone przez Oskara, żeby zgarniać wszystkie nasze mangi. Tak, jeżeli któryś odcinek dobije do 500 wyświetleń, to wtedy zrobimy konkurs, bo uważamy, że Oskar nie jest w stanie tylu kont założyć. Dokładnie. I o ile nie wpadnie na jakiś pomysł wystawienia tego na Facebooku i proszę nabijajcie wyświetlenia, bo chcę nową mangę. Tak. To podziękuję. Ktoś z nas musi go dodać do znajomych i pilnować. Na pewno wszyscy go dodamy. Tak, wszyscy go dodamy. Dobra, a kończąc jeszcze ten... off-top, to jeżeli tego słuchacie, to polajkujcie stronę na Facebooku, bo tak. Tam będzie najprościej. Dokładnie, bo stronę... Mamy ponad 20 subów już, jej, a mamy 5 lajków na tej stronie, czy 7, z czego wszystkie to są lajki naszych znajomych. Znaczy, taka zgoła większość. No nic, to no. Tyle jeśli chodzi o ten off-top. Przechodzimy dalej. A dalej mamy kolejną naszą małą tradycję, tylko że teraz tym razem już nie dwie serie, a jedna, bo wtedy było tak wstępnie jakieś dwie wybitne serie, teraz ostatnia, którą skończyliśmy niesezonowo, co było dosyć sporym wyzwaniem, bo zarówno ja, jak i Lesiu chyba też sobie uświadomiliśmy, że nie oglądamy za dużo niesezonowo ostatnio. Ewentualnie mamy zapchaną kolejkę Keszernę. Tak, ewentualnie, tak jak Lesiu ma zapchaną kolejkę Keszernę. Ja naprawdę musiałem się natrudzić i znalazłem jakieś 2-3 serie, które kończyłem ostatnio, więc którąś z nich wybiorę. Czy w sumie to już chyba nawet wybrałem tu niestety. A raczej została wybrana głosem większości. Ale oczywiście, ponieważ ja prowadzę, a to by było głupie, gdybym mówił dwa razy, czyli mówiłbym na wstępie, a później o serii, to musi być ktoś między tym, więc ponieważ ostatnio był to Tomek, to teraz będzie to Lesiu. Nie uda mi się uciec? Nie uda ci się, definitywnie ci się nie uda. Mój Boże, to... Oddajemy ci mikrofon. Tak, wirtualny mikrofon naszego wirtualnego studia. Wędruję do ciebie, Lesiu, możesz z nim robić co chcesz, nie musisz nawet oddawać, mamy ich jeszcze całą masę. Złote mikrofony, będzie rozdawanie. Dobra, bo znowu mnie na chwilę wyrzuciło, już kontynuuję. Ale czyli ty, Zubek, o której ty serii chciałeś powiedzieć? No, jak już mi stwierdziłeś, że mam mówić o... Tej, o której ci powiedziałem, tak, że tak, mówić? Tak, bo w sumie racja, że widziałem ją tak najwcześniej, jeśli chodzi o ostatni czas, a nie była sezonowa. A nie chcę wybierać ani jednej z wakacyjnych, bo to jest zbyt hardy temat. Ale to mi zostaje to wakacyjne. Ale wakacyjne były dwie.
Wakacyjne były dwie, ale na pewno jak będziemy jeszcze mówić o komediach, to o niej będziemy musieli parę słów powiedzieć. Dobrze, więc... czyli rozumiem, że wybierasz tą, którą oglądaliśmy 10 miesięcy. Nie, 10? 10. No około. Około, dobra, jak najbardziej. Odcinek. Dobra, czyli tą enigmatyczną serią, ale w sumie to dalej możemy kontynuować poziom hipsterstwa, bo z tego co wiem, to... Poza serią Zupka, to są znowu dwie dość nie, mało popularne serie. Więc ja zaczynam i serią, o której ja dzisiaj będę opowiadał, jest Jinrui wa Saitai Shimashita, czy jak się doczyta, no to Zubek jest tutaj od japońskiego. To Zubek to powinien mówić, ale nie ja. I teraz gatunki tej serii. To jest ciężkie do określenia, bo... Powiedzmy, że w internecie jest napisane, że jest to czarna komedia. Jest to ewentualnie parodia, satyra. Na pewno to nie są żadne poważne odmiany. Bo seria no, też nie wygląda poważnie. Jeżeli ktoś widział plakat, no to wie, że wiesz, czym ma do czynienia, tak? Jak się ten tytuł tłumaczył? Kiedy ludzkość wymarła? No, jakoś tak. Więc jest to też częściowo, co nie jest fabularnie wyjaśnione, prawdopodobnie seria postapokaliptyczna. Tam nic nie jest fabularnie wyjaśnione. I teraz powinienem teraz opowiedzieć o fabule tej serii. Może opowiedz o chronologii odcinków. No dobrze, zacznijmy od tego. Seria jest 12-odcinkowym TV-em wychodzącym w roku 2012 i to w sezonie letnim, co od razu oznacza, że musiała być hitem, bo to nie jest sezon, w którym wychodzi cokolwiek nie licząc tego roku, a wychodziła razem z Yoshiraku, o którym też powiemy. Tak, ale o tym to będzie jeszcze więcej. Jeżeli jest, jak to jest normalnie 12-odcinkowa seria, to przecież jest pierwszy odcinek, jest drugi, trzeci, tak do 12 oglądamy sobie spokojnie. Nic bardziej mylnego. Tak. Tutaj mamy 12 odcinków, które jest podzielone na 6 arków po 2 odcinki i te arki są losowo rozrzucone fabularnie. Właśnie to, co teraz wstawił bodajże Zubek na naszą rozmowę i tłumacząc, że wydarzenia chronologicznie w świecie przedstawionym ostatnie są, dzieją się w trakcie ostatnich... Najwcześniejsze wydarzenia dzieją się w ostatnich odcinkach, a później jest cała chronologia rozwalona. Pierwsze odcinki chronologicznie to trzeci, czwarty, czy tam to są ostatnie odcinki. Naprawdę nie mam pojęcia, co się tam działo. Chronologia odcinków wygląda tak, że jest dziesiąty, później jest ark siódmy, ósmy, ark piąty, szósty, ark pierwszy, drugi, dziewiąty, który jest osobny, ark trzeci, czwarty. Jedenasty i dwunasty dzieją się po trzecim i czwartym? Ale są retrospekcją o tym, co się działo przed dziesiątym. Tak w skrócie. Jakby to nie brzmiało. Teraz lecimy dalej, bo to, no w sumie bo tak powiedzieliśmy, jak to wygląda. Ale czym jest ta seria? I teraz jest problem, bo naprawdę to jest seria, w której ciężko jest właśnie przez to określić fabułę. Mamy na pewno przedstawiony świat, w którym no, żyją ludzie. Nawet jacyś przeżyli, mimo że... No, tytuł mówi, że ludzkość wymarła. Mówi, że wymarła. To jakiś mamy. Główna bohaterka to jest Watashi, która jest chyba ambasadorką, mówczynią. Jest osobą, która chodzi od wioski do wioski i przekonuje do czegoś ludzi, rozmawia z nimi. To też nie jest w żaden sposób wyjaśnione, kim on tak naprawdę jest, bo to jest tylko chwilowo. Ona w każdym arku ma tak naprawdę inne zajęcie w tym świecie. Tak, tak tylko nadmienię. Watashi, to znaczy ja. Ja. Tak w sumie, no Watashi, no moje i tak dalej. No tak, no to jak wszystko w tej serii, tak. Co oznacza Sofu? Sofu? Sofu nie wiem. Tak, a to jest dziadek głównej bohaterki, który jest jedną z tych nielicznych postaci, która występuje we wszystkich arkach. Jest fanem broni i tak naprawdę kimś na pewno ważnym w tej serii. Tylko nie wiemy dlaczego. Też nie wiemy, kim tak naprawdę jest. Ale jest personą, która zawsze ma mądre rady i pokaźny arsenał broni na ścianie u siebie w pokoju. I to ten pan. Zaskoczę cię, Lesiu. Sofu oznacza dziadek. Wow. Wychodzi na to, że najoryginalniejszym imieniem w tej serii jest... Nie, ale kontynuujmy, bo jest jeszcze
Yoshu-san, czyli asystent głównej bohaterki, nic nie mówiący, chodzący za nią tylko z kamerą, o bardzo zawiłym backstory. Tak, to znaczy Yosei-san, to ci nie powiem. Nie, czy to nie jest asystent, czy coś takiego? Chujesz. Prawdopodobnie, nie zdziwię się. Prawdopodobnie. I ostatnią postacią, która zamyka naszą czwórkę pojawiających się zawsze, jest Y. No. Nazywana w dalszej części serii Silver, ale tak naprawdę i nazywa się tak dlatego, że ma białe włosy. Dlaczego o niej wspominamy? Bo głowy jej podkłada Sawahiro Miyuki, czyli najlepsza aktorka głosowa w całej branży anime. Jakże i zgadz, że Yoshu-san to jest asystent. Wydaje mi się, że z napisami, napisy, z którymi oglądałem pierwszy odcinek, tłumaczyły właśnie jego imię na asystent. Tak. I ostatnimi jeszcze bohaterami są wróżki, czyli coś, co może was na początku zmasakrować widokiem słodyczy i spowodować próchnicę. Czyli takie małe żyjątka, które rozmnażają się jedząc cukier i giną, kiedy są smutne. Pomagają ludziom i właściwie tak naprawdę no w sumie też niezbyt pomagają. Robią dziwne rzeczy, potrafią czarować, tworzyć magiczne przedmioty, nawet stworzyć własną cywilizację na bezludnej wyspie. I był tam taki wykres mówiący o tym, jaką masz szansę na śmierć poprzez spadnięcie z iluś piętrowego budynku, w zależności od liczby wróżek w twoim otoczeniu. No i właśnie wróżki przynoszą szczęście. Tak. Im więcej wróżek, no to tym masz większe szczęście. To też jest ważne. Bo... jak jest zero wróżek, to umierasz. A jak jest dużo wróżek, to może przylecieć Superman i cię uratować. I teraz tak naprawdę ten świat jest przez to... No i wszystko dzieje się w jakimś kolorowym świecie, który wygląda jak... No który, można powiedzieć, wygląda jak świat po apokalipsie. On wygląda jak... no średniowieczny. Ale jesteśmy w stanie uwierzyć, że po apokalipsie tak naprawdę są tam rzeczy, które już są znane dzisiaj, jako jakby zapomniane fragmenty ludzkości, jak na przykład mangi yaoi. Tak, mangi yaoi. Silver jest fanką. Są samochody. Mamy w sumie 4 odcinki w 2 arkach, w którym w jednym Y postanawia, że zacznie wydawać mangi i w pewnym momencie stwierdziła, że odnalazła niszę, którą są mangi yaoi i zaczęła je wydawać. A w kolejnym arku mamy historię o tym, jak się tworzy mangi i jak ich fabuła wpływa na ich sprzedaż. Dlatego na przykład mieliśmy przedstawione Y, która dodawała coś do swojej mangi, nagle sprzedaż spadała, coś zostawało usuwane, manga sprzedaż nagle rosła. Jak za długo nic się nie zmieniało, to znowu sprzedaż spadała, dodawało się jakiś głupi plot twist albo kosmitów, fabuła nagle sprzedaż rosła. Nie zapominajmy, jeśli chodzi o dobra technologii, nie zapominajmy o bodajże Sputnikach. Ale to nie, już tak, Sputniki, to już... są inne arki, tak. To już nie jest dla nas. To jest, mówię, wszystko to i wszystko się dzieje najbliżej temu, tak przedstawiając świat do Shinsekai Yori. Bo to też jest świat na przyszłości, prawdopodobnie może nawet ten 1000 lat do przodu, jak w tej serii. W którym no, mamy, bo są wspomnienia tego naszego obecnego świata. Ciężko mi po prostu opisywać tę serię, bo musiałbym opisywać fabułę, znaczy, ale nie da się. Moim skojarzeniem, jeśli chodzi o ten świat, to mam wrażenie, że to jest jakieś 100 lat przed wydarzeniami w Adventure Time. Albo 100 lat później. Albo 100 lat później, kto wie. No wie, jeżeli ktoś szuka naprawdę chorej komedii, przy której mózg się lansuje, nie wie co się dzieje i szuka po prostu, że bierzesz randomową scenę, wysyłasz koledze i stwierdzasz, że jesteś chory psychicznie i też nie wie co się dzieje, to dobrze trafił. Tak, dokładnie. I kurczaki są najważniejsze. No tak, no jednym z na przykład antagonistów tej serii są... nieupieczone kurczaki bez głów. Znaczy już wypatroszone, bez piór i tak dalej, ale mogą palić cygara. Tak, i porozumiewałem się, kiedy mówię, to po prostu się rusza ta ucięta część po głowie i są podpisy. Tak, ciszej. Tak, dokładnie. Ale wszyscy wszystko rozumieją. Jest deszcz kurczaków, krwawiący chleb, sputniki, włosy, których
motyw nie został wyjaśniony. O co chodzi z włosami głównej bohaterki. Ale to zobaczcie sami, tak? Nie możemy zdradzić wszystkiego. Dobrze. Czy to jest tyle? No, chyba o tej serii nie da się już nic więcej powiedzieć. Tomku, czy masz jakieś pytania? Bo ja ją widziałem w sumie, oglądałem za się. Nie wiem, no, zapowiada się świetnie, prawda? Ja już prawie zacząłem oglądać Tatami Galaxy po tym, jak opowiadaliście, więc wiesz. Jest nieźle. No ja mam zamiar to obejrzeć, ale na razie nie mam za bardzo czasu. Może bo teraz tak musisz święta opowiedzieć o serii, którą dopiero skończyłeś. Tak, którą dopiero skończyłem, a nie jest tak stara jak ta twoja, bo jest z tego roku. O. Cóż to może być, Tom? To na pewno nie jest hipsterska seria, jest to seria zwana ping-pongiem animacją, czyli ping-pong czyli jest animation. To seria z najbrzydszą, ewentualnie najgorzej stylizowaną kreską roku. Raczej najgorzej będąca równocześnie serią sportową, dramatem i okruchami życia. Czyli czymś naprawdę dla nas. Czyli moim apogeum hejtu, znaczy ja do kreski nic nie mam, ale cała reszta sprawia, że jest to apogeum hejtu. Nie, naprawdę, ja osobiście sportu jakim jest ping-pong nie bardzo lubię, nie lubię go, ale po tej serii wydaje mi się ciekawszy, tak. Ach, serial... Szanujesz ludzi grających w ping-ponga teraz. I to jeszcze jak, te ich dramaty życiowe i ciężkie treningi w tą niesamowicie ciekawą grę. Znaczy, seria mogłaby tak naprawdę opowiadać, takie odnoszę wrażenie, o czymkolwiek, co gra się samemu i trzeba jakiegoś czasu, treningów i poświęcenia, żeby być w tym dobrym. To mógłby być, nie wiem, StarCraft The Animation. O Jezu. Boże, nie mam pojęcia, cokolwiek. A główny... Szachy The Animation. Gra w wojnę. Nie, tak, dokładnie. Nie wiem czemu, ale tak pomyślałem ten... Mamy już głównego bohatera na StarCraft The Animation. Gdzie na samym końcu powinien stwierdzić, że nic nie osiągnął i chce zakończyć ten i kończy karierę. I to byłby taki tak dramat. Nie, Lesiu, serio, co serio. Myślę, że ja bym płakał. Ja też bym płakał i znalazłby sobie ten, zostałby pedofilem. Ogólnie seria no wygląda jak wygląda, da się przyzwyczaić i nie przeszkadza to później, może nie zawsze. Nie przeszkadza. Czasami przeszkadza, ale nie zawsze. No, ping-ponga w tej serii jest dużo, więc można to w miarę nazwać serią sportową. Ogólnie opiera się w sumie na cała na ping-pongu i o tym, jak główni bohaterowie, powiedzmy, jest ich całkiem sporo. To są główni bohaterowie to uczniowie, którzy są w klubie ping-ponga, ale są z różnych szkół. Dwóch głównych bohaterów, czyli Tsukimoto Makoto, zwany Smilem, bo nigdy się nie uśmiecha, i Hoshino Yutaka, tak, zwany Peko, to jest dwójka tak naprawdę najważniejszych bohaterów, oni chodzą razem do szkoły, są z jednego rocznika i grają w ping-ponga. Brzmi jak żadna seria sportowa. Dokładnie, grają ze sobą od małego, bardzo... Peko bardzo lubi ten sport, no Smile ciężko powiedzieć, żeby coś lubił w momencie, kiedy zawsze ma swoją kamienną w miarę twarz, nigdy się nie uśmiecha, jest no jak robot powiedzmy. Mm-hmm. Są inni bohaterowie, tak jak gracz z Chin, Wang. No, jest to gracz, który przyjechał z Chin z kraju ping-ponga i w ogóle jest niezwykle dobrym graczem, prawda? Ale czekaj, przyjechał, bo to jest szkolne, tak? To jest liceum. Szkolne. On przyjechał do innej szkoły, do szkoły w Japonii, bo nie wyszło mu coś w karierze w Chinach. Nie pamiętam. Ale w karierze zawodowego gracza ping-ponga? Dokładnie. I on przyjechał po to do liceum w Japonii, żeby zacząć karierę ping-ponga. Tak, żeby wygrać Narodowe Mistrzostwa w Japonii i żeby móc wrócić do Chin. I potrzebował do tego zapisać się do liceum w Japonii. No, kontrakt zawarł prawdopodobnie pieniądze, te sprawy. To jest jakieś randomowe liceum, to nie jest liceum sportowe. Nie, to jest jakieś randomowe. I nie ma wcale dobrej drużyny.
Znaczy, nie dobrych ma. To znaczy, to jest gra sam. Tam no, sam ale to nie ma ludzi, którzy są w tej jego szkole, uważa za niegodnych w ogóle uwagi. Czy nie ma tam dobrego klubu do ping-pongu? Jest właśnie, pójdź za chwilę, powiem, jest jedna szkoła, która specjalizuje się w drużyny sportowe. I on tam nie poszedł. Nie. Bo... Logiczne. Znaczy, nie jest tak, że on wybierał tą szkołę. On w ogóle najchętniej by został w Chinach, nie? Ale prawdopodobnie jakieś właśnie kontrakty czy inne dziwne rzeczy. Nie wiem, czy jest to w ogóle wyjaśnione, czemu akurat tam. Ale co mi się właśnie odnośnie tego Wenga podoba, to to, że on jest tam ze swoim trenerem i skoro są z Chin, to mówią po chińsku do siebie. Znaczy, później mówią po japońsku też czasami, prawda? Ale jeżeli mówią między sobą, mówią po chińsku, są napisy japońskie pokazane i to jest naprawdę, to mi się bardzo spodobało w tej serii, bo to nie jest imperator Brytanii, który mówi po japońsku i inne tego typu rzeczy, tylko oni naprawdę ze sobą rozmawiają po chińsku. A to jest ciekawe, bo ostatnią serią, w której widziałem taki motyw, to było bodajże Hataraku Mao-sama i był trochę nietrafiony, ponieważ o ile, no, pomijmy, że ten język denerwował, ale o ile rozmawiali do innych tym swoim językiem, to ze sobą, jak sobie były dłuższe przemyślenia albo rozmawiali dłużej ze sobą, to rozmawiali po japońsku i to niszczyło ten efekt. A tym to słyszę, że podeszli do tego konsekwentnie. Rozumiem, że seria jest realistyczna. Nie możecie zapomnieć o fenomenalnym Englishu, jeżeli nie słuchaliście o Zamkniętym Terror, który został memem angielski w tej serii. Agentki wywiadu Nine został już memem na Reddicie. Tak, nie słyszałem. Też nie słyszałem. Wam podeślę potem. Ale wracając do postaci, jest też Kazama Ryouchi, czyli właśnie to jest uczeń tej szkoły sportowej. To jest szkoła, która specjalizuje się właśnie w graczach ping-ponga. Oni trenują, żeby być najlepszymi. Zostajesz wyrzucony z klubu ping-ponga tamtej szkoły w momencie, kiedy przegrasz wcześniej niż w czwartej rundzie eliminacji do mistrzostw kraju, właśnie tych szkolnych czy coś takiego. Ogólnie seria opowiada o tym, jak główni bohaterowie starają się w tym ping-pongu, chcą zostać jak najlepsi. No, poza może Smilem, który na początku grając okazuje się, że ma talent, prawda? Ale grając nie chce wygrać, bo po co? Jest to taki, no, smutny człowiek, który się nie uśmiecha. Żyje, bo żyje i tyle. W odróżnieniu do jego kolegi Peko, który jest zawsze wesoły, jakiś... Powiem ci, no, że chwilowo, jak tak? mówiłem w ostatnim odcinku o tym, jak wygląda typowa seria sportowa, to w ogóle zaskakująco pokrywa się to tylko w 50% z tym, co mówiłem. Znaczy, ta seria jest mocno serią sportową, prawda? Jest mocno tym ping-pongu, ale tak jak mówię, to mogłoby być cokolwiek innego, bo tak... Głównie chodzi w niej, przynajmniej ja tak to odbieram, o jakieś zmagania się z bohaterami, co ich motywuje, co ich właśnie, przez co tracą motywację, w jaki sposób. Podejście od strony psychologicznej. No trochę jest tak, nawet właśnie. Nawet takie, znaczy może nie tyle nowością, co jeśli im się udało, to już ich klasuje w takiej elicie, bo z reguły się to nie udaje. No właśnie jest to zrobione w miarę przyjemnie, serię mi się oglądało bardzo przyjemnie z tego powodu. No, ta specyficzna kreska w miarę mi tam pasuje. Po prostu przez tą kreskę nie nastawiam się na jakąś typową serię sportową, czy na cokolwiek typowego. Tylko... no, co do... Może powiem o soundtrackach, no to jakieś nie rzuciło mi się specjalnie w ucho, że tak powiem, ale opening mi się bardzo podobał. Podobało mi się to, że opening w pierwszych odcinkach jest inny niż w następnych, jeśli chodzi o wizualne rzeczy. Znaczy jest to zrobione na tej zasadzie, że sceny z odcinka często pokrywają się z scenami z openingu, ale to chyba jest w pierwszych dwóch czy trzech odcinkach, co mimo wszystko i tak jest całkiem spoko. No ogólnie w seriach moim zdaniem trzeba zobaczyć, jeżeli chce się to zrozumieć, bo to nie jest typowa seria sportowa, może brzmieć jak typowa seria sportowa, ale nie jest. No głównie właśnie jest od tej strony psychologicznej to podejście. O ile się też nie mylę, seria jest zrobiona przez przynajmniej po części tych samych ludzi z Tatami Galaxy, dlatego też pewnie wygląda
specyficznie i ja to odebrałem jako takie Tatami Galaxy, tylko o ping-pongu. Tak to można nazwać. Znaczy bez tych wszystkich motywów, że cofa się ciągle do początku, co odcinek, prawda? To jest, fabuła jest w jedną linią, jest konsekwentna. No i zakończenie jest bardzo przyjemne. Tutaj muszę jedynie podać minus do zakończenia, że jest w miarę przewidywalne od pewnego momentu, ale to nie chcę spoilerować. No nie, no nie chodzi, o to, kto wygrał, bo właśnie co do wygrania, no to każdy tam z bohaterów konkuruje przeciwko sobie, prawda? To jest sport, grałem w ten ping-pong, grałem indywidualnie i no takim najważniejszym bohaterem jest Smile, ale też inni bohaterowie też dostają, są dość ważni. No. Ja mam teraz dwa pytania. Tak. Po pierwsze, czy też jesteś zhypowany i zapamiętasz ten motyw z tym śpiewaniem jakby na akademii, czy coś, który w tej serii występuje, którym swego czasu ludzie strasznie się katowali, jaki jest niesamowity. Że jest jakaś scena, że są po prostu czasem sceny, jest jakiś śpiewany, czy taki jakby chór. Znaczy parę osób, na parę głosów. Nie wiem. Nie kojarzę motywów, szczerze. To pierwsze. Ja zaraz ci podeślę. Znaczy, chciałbym usłyszeć, a drugie, może. Dlaczego ta seria zbiera tak dobre oceny? No bo ona naprawdę jest dobra, naprawdę dobrze się ogląda. No, wygląda jak wygląda, ale to było, powiedzmy, zamierzone, więc. No. Postacie ma ciekawe, jest dobrze zrobiona, moim zdaniem, psychologicznie. No i. Osobiście też dużo nie spodziewałem się po anime o ping-pongu, dobrze? Nie, no ale tak w skrócie, jest o ping-pongu, czy ci ludzie, że tak powiem, czy masz wrażenie, że ludzie, którzy to robili, wiedzą coś o ping-pongu? No, ja samemu nie wiem dużo no, o ping-pongu. Nie wiem, jest używane jakieś fachowe, znaczy może nie tak, że fachowe, ale czy, że tak powiem, widać, że zrobili coś, na czym się znają? Po tej serii, no bo to widać, jak twórcy błądzą, a jak nie. Znaczy w tej serii jest dużo ping-ponga na zasadzie treningu jakiegoś pokazanego, ale to bardziej chodzi też o stronę psychologiczną postaci niż mówisz, że postaci samej są gry. Dobre, tak? Jest zaawansowana psychologia, tak? Wiesz, nie ma czegoś takiego jak, że on się teraz uczy czegoś, co się nazywa tak i tak, profesjonalnie, jakaś profesjonalna to jest ta terminologia ping-ponga, tylko po prostu jak ktoś coś ćwiczy, to widzisz, jak on ćwiczy i są jakieś tam, nie wiem, zastanawiasz się przeciwnik przez chwilę, czy on użyje backhandu, czy forehandu, czy podkręci piłeczkę, czy zrobi jakąś ścinę, czy cokolwiek, no ale to jest na tyle jakaś terminologia, co się każdy, ktoś, kto nie kto widział może raz mecz ping-ponga, wie, o co chodzi. Prawda? No, to nie jest. Podsumowując, jest realistyczna. Seria sportowa, która nie jest o sporcie, a jest bardziej okruchami życia i dramatem. Tak, i tak. Mamy dobre postacie, mamy dobrą muzykę, mamy konsekwentną fabułę i realizm. No, powiem, że bardzo dużo za tą serią stoi. Znaczy, realizm nie zawsze jest do końca realny. Znaczy, bo ja to rozdzielam, bo rozumiem, bo już słyszałem tylko tej serii. Rozumiem, że wszędzie poza, że tak powiem, stołem do ping-ponga jest realna, a tam się dzieją cuda, tak? No, na przykład. Dragon Ball i tak dalej. No, nie do końca Dragon Ball, ale jakiś, nie wiem, ktoś tak bardzo lubi grać w ping-ponga, że nic mu nie przeszkadza i w ogóle wpadnie w jakieś barierki i dalej staje i biegnie dalej, bo żeby odbić piłeczkę po raz kolejny, prawda? No dobra, to jeszcze jestem w stanie... To da się przeżyć na zasadzie jakiejś tam adrenaliny, czy coś lekko to może naciągane, ale no nie przeszkadza. Rozumiem, że tak właśnie, powróćmy do naszej pięknej skali szkolnej. Ile byś wystawił? No. Ile byś dał asów serwisowych na nety? Tak, dokładnie. Nie, no bo z tego co mówisz, to mi wychodzi, że to jest taka seria na 5. No na 5, no. A zbiera siódemki. No ale no właśnie, moim zdaniem na siódemki nie zasługuje, nie jest to jakaś najlepsza seria i w ogóle. Osobiście Tatami Galaxy mi się dużo bardziej podobało, było ciekawsze, jeśli chodzi o sam motyw, prawda, no ale
jest naprawdę dobra. No, jedną z lepszych serii tego roku na pewno. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, jeśli seria jest popularna i jest na 5, to zaczyna zbierać siódemki, przez co dostaje od dużej grupy osób dwójki, ale jeśli seria jest, nie jest popularna, a jest na 5, to wszyscy, którzy ją widzieli, dają ją 7, ponieważ ona nie jest popularna, a jest dobra. Aria the Origination. Dokładnie. No to jest coś takiego. O, wysoka poprzeczka. W sensie coś takiego jak Zubek mówi, nie? Czy jak jest Arią, że jeżeli nikt tego nie widział, to zbiera właśnie takie... To od razu masz dodatkowy profit za hipsterskość serii, plus 3 do oceny. Tak. I każdy musi ją dobrze oceniać, bo wtedy wychodzi, że się znasz. Tak, bo dokładnie. Wtedy wychodzi na to, że... No bo wiesz, jeśli natrafisz na serię, którą widziało 100 tysięcy osób i większość dała jej dychę, to znaczy, że seria jest przehypowana, ale jak natrafisz na serię, którą widziało 900 osób i wszyscy dali jej koło dychy, tak. Nie możesz jej dać gorszej oceny, bo to by znaczyło, że się nie znasz. Musisz dać jej dychę albo 9 i należeć do tego wąskiego grona krytyków, którzy tak naprawdę znają się na animacji, wiedzą co dobre i gardzą ludźmi, którzy hajpują się jakimiś seriami, które zbierają dobre noty od tysięcy ludzi. No ale ja was pocieszę, na szczęście Ping Pong dalej jest w tej liście za Arią i przede wszystkim za No Game No Life. O. Na Malu oczywiście. Nie no, osobiście tam uważam, że to jest jedna z lepszych pozycji w roku, ale no... Kłóciłbym się, czy jest najlepszą, o. Czy głosując na serię roku byś ją umieścił w pierwszej trójce? W pierwszej trójce nie wiem, musiałbym się zastanowić, ale... No... Czy jest lepszą komedią niż Niseko i Gekkan Shoujo no Zaki-kun? Komedią nie jest najlepszą, to na pewno. To odpowiedź prostsza. To odpowiedź jest prosta. Nie. Nie. Komedią ta seria na pewno nie jest wybitna. Przegrywa z No Game No Life. Tak. W rankingu komedii roku na pewno. I to teraz zostaną Zubo, który opowie o serii chyba najniżej ocenianej z nas wszystkich, bo Maje nikt nie rozumiał. Tomka nikt nie oglądał i został Zubek, który opowie o serii, która miała fajne perturbacje w trakcie powstawania. Ewentualnie Zubka nie ma, to ja za niego zacznę. Nie, mówię, sorry, miałem włączony mikrofon. O serii, którą ludzie średnio oglądali i którą ludzie średnio też oceniali i która miała coś, co mogło być potencjałem. I była fajnie dosyć. A ja mogę zacząć backstory tej serii jeszcze? No dobra, opowiedz backstory tej serii. No to czym, bo ty będziesz mówił, jak dobrze mnie mam o Kiesugidze. Tak. Więc odnośnie Kiesugigi, bo to w sumie Zubek oglądał po moim niesamowitym poleceniu tą serię. Dokładnie. Czym w ogóle jest Kiesugiga i dlaczego chcę to zrobić backstory? Dlaczego w ogóle mnie zainteresowała kiedyś Kiesugiga jako projekt? Dlatego, że w tagach było mówione, że jest to kolejna japońska odmiana Alicji w Krainie Czarów, a każda japońska odmiana Alicji w Krainie Czarów jest dobra i wie o tym na przykład Pandora's Heart. Ale wracając, czym w ogóle to było? Na początku było ciekawe, że było Kiesugiga i powstała sobie ona, czyli seria emitowana w internecie dla osób, które nie wiedzą, w 2011 roku. Miała 25 minut, wyglądała bardzo ładnie, classy i wszyscy myśleli, wow, ale to fajnie wygląda, mogliby coś z tego zrobić. Potem była Kiesugiga 2012 i to już było 5 10-minutowych odcinków tym razem. I to też była seria emitowana tylko w internecie. I też przedstawiała te wydarzenia, gdzie główną bohaterką była Koto, tylko że wtedy jej bracia stanowili ważniejszą oś fabularną. Po prostu byli z nią cały czas, ale mimo wszystko są bardzo poboczni w serii TV. No i w 2013 dostaliśmy 13-odcinkową serię TV, która tak naprawdę miała 10 odcinków i 3 dodatkowe po 25 minut. No. I teraz Zupku, opowiedz nam, dlaczego ta seria zbiera naprawdę hiperboliczne oceny i od jednych dostaje 10 na 10, 9 na 10, od innych piątki, od innych dwójki, jedynki i tak naprawdę połowa osób nie rozumie tej serii. No, to jest seria, którą jest zrozumieć dosyć trudno. Może szybko przedstawię tło fabularne. Otóż mamy jakiś na samym początku przedstawiony bliżej niesprecyzowany może nawet nasz świat, jakieś okolice
jeśli chodzi o czas, to takie japońskie średniowiecze. I żyje sobie kapłan. I ten kapłan ma zdolność do ożywiania rzeczy, które narysuje. I on się tam zwraca do Buddy. I Budda mu daje miłość jego życia, z tym, że jakby daje tej miłości jego życia, czyli koto, ale nie koto. Nie, to jeszcze jest ważne tak. Do powiedzenia, bo to bardzo skipujesz fabułę, bo to akurat najśmieszniejsza rzecz na całej Kiesugidze jest to, że pierwsza połowa pierwszego odcinka przekazuje tyle informacji, ile niektóre serie w 12. Bo jeszcze nie powiedzieć, że główny bohater właśnie jest uważany za w ogóle jakiegoś odludkę w swoim mieście i żyje na przedmieściach tego Kyoto bodajże, to w Kyoto żyją. Żyje sobie na przedmieściach, bo ma tą moc ożywiania wszystkiego, co narysuje. I w pewnego razu ożywił kota czarnego, który się w nim zakochał i właśnie to przecież to ten kot tak naprawdę chciał jakoś mu okazać miłość, tak, i to przecież kot do Buddy się zgłosił. Swoje ciało, ale a Budda dał swoje ciało kotu, że je zwróci. No i tu się zaczynają mankamenty, bo miała je zwrócić szybko, a została z Miołę, bo tak się nazywał ten kapłan, została z nim, razem przeżyli tam trochę wspólnego czasu i że chcieliby. Mione znalazł martwe dziecko. I które oczywiście przygarnęli, bo on miał moc w ogóle nadawania wszystkiemu życia. Później sobie dorysował więcej dzieci, konkretnie dwójkę. Powiedziałeś to zbyt tak... dorysował sobie. To trzeba podkreślić. On znalazł martwe dziecko, które ożywił i jeszcze... Narysował sobie dwójkę dzieci, które ożywił. Równocześnie cały czas przypominamy, będąc w związku z kotem, który ma ciało Buddy. Dokładnie. I dwójka dzieci to jest... blond włosa dziewczynka, która jest tak właściwie... Potrafi się zamieniać w potwora. Sama jest takim po części potworem i... ma niesamowite oczy. Oraz... Tak, osoba, która wymyśliła, żeby postaci nałożyć jako maskę przecinającą kosmos na oczy, jest geniuszem. Tak, z kolei Kurama, czyli drugie dziecko, jest to niezwykle inteligentny chłopiec, który później tam wiadomo dorasta. Niezwykle inteligentny chłopiec, który robi za starszego brata. To też jest najlepsze, bo po prostu dorysował mu starszego brata. No, ale wróćmy do tam fabuły. Oni nie chcą tak oddawać tego ciała. Tak samo też chcą żyć normalnie, chcą, bo dzieci nie mogą iść do miasta, znaczy poza Mionem, bo on jest człowiekiem, ale inni nie są ludźmi. Nie mogą chodzić do miasta i jest w ogóle bardzo smutne, w związku z czym Mione, czyli ten mnich, który żyje z kotem w ciele Buddy i ożywił martwe dziecko, które przygarnął i dorysował mu dwójkę rodzeństwa, stwierdził, że narysuje sobie świat. No i narysował sobie świat i się do niego przeniósł razem z rodzinką i był panem tego świata, narysował w tym świecie wszystko, co było i sobie tam przez długi, długi czas żyli. Aż pewnego razu Koto musiała właśnie odejść, Mione też, znaczy oboje musieli odejść i zostawili po prostu swoim dzieciom wywładanie ten świat i zniknęli. Oni sobie poszli, w tekstrucie. No i ta fabuła się raczej rozgrywa już w późniejszych czasach. Sobie żyją w tym świecie we trójkę. Świat jest dosyć ładnie przedstawiony, mamy już coś na miarę takiej lekkiej nawet przyszłości, chociaż nie jestem pewien w jakim to czasie, no bo ten świat jest taki mocno abstrakcyjny. Z jednej strony wygląda jak realny, a z drugiej strony jest wiele rzeczy jak szaleni naukowcy, jakieś roboty latające, te latające dyski i tym podobne.
a z drugiej strony mówię, jest realistyczny. Mione dorósł, w ogóle cała trójka dorosła, bo i to jemu została przekazana moc stworzenia w postaci... Nawet nie wiem, co to jest dokładnie. Najbardziej mi się... No to był różaniec. Właśnie to mi się nasuwa to słowo. Tylko, że to nie był różaniec, tylko że był różaniec. Że tak to... To różaniec bez krzyża na końcu. Różaniec bez krzyża z wielkimi... Korale, o. Tak. Osoby, które pamiętają Shaman Kinga, to tam były... Tam Anna miała ile? 1080 korali, to tu jest mniej, ale wygląda to tak samo. No. I on tymi koralami może się posługiwać. No i teraz tak, nagle się okazuje, że jest bodajże 12 światów i nad tymi wszystkimi, między tymi światami można się przenosić i nad tym piastuje władzę taka organizacja, gdzie jest tam, szefem jest jakiś główny kapłan, są jakieś legendy o 13 świecie, w ogóle to jest ten 13 świat. Że się nakładają na siebie płaszczyzny tak. Światów i że 13 świat nie widać przez dwie płaszczyzny innych tak, światów. Tak, a wszystkie inne widać i są tacy jakby agenci przemieszczający się między tymi światami i właśnie jest potop. Znajmy tak, że po prostu stworzenie kolejnej rzeczywistości to jest serious business i lepiej tego nie robić w tym świecie. Dokładnie. I oni tego wszystkiego pilnują bardzo rygorystycznie. I między innymi jest Koto, już córka, uczennica jakiegoś zamaskowanego, bliżej nieznanego na początku osobnika, która wielkim młotem się wbija do tego świata. Która ma moc... Mogący rozbijać rzeczywistość. Bo w tym świecie nie da się nic zniszczyć i jeżeli cokolwiek zniszczymy, jest od razu odtwarzany. Są tam bardzo... Nie da się umrzeć restrykcyjne, i tak dalej. Są bardzo restrykcyjne warunki w tym świecie stworzonym, narysowanym, co może tam pójść tak albo nie tak. No ale przede wszystkim, no, tak jak zacząłem mówić, nie można nic zniszczyć. Poza tym, że główna bohaterka ma młot, który ma możliwość niszczenia wszystkiego. Tak. A no szybko się okazuje, że to jest siostra i właśnie tu już wychodzą na, tak już wychodzi nam na prostą, że głównymi bohaterami jest Koto i Miona, ci młodzi. I wiadomo, jako że otwiera się wejście do tego świata, wielki kapłan zwraca na to uwagę, niektórzy chcą ten świat zniszczyć i to nie jest fabuła. Po prostu to trzeba powiedzieć. To nie jest fabuła. Tam się dzieje tyle rzeczy, z tego można tyle wyciągnąć. To jest jak interpretacja wiersza na polski. Z tego możesz wyciągnąć wszystko, absolutnie wszystko. Możesz z jednego zdania wyciągnąć 3 strony tekstu o tym, co to autor nie mógł mieć na myśli. I w ten sposób jest ta seria. I właśnie dlatego średnia ocen waha się od 1 do 10. Czyli co, ci za słabo oceniają jest dla nich za głęboka? Nie. Ci, co dobrze rozumieją, czy o co chodzi? Nie, chodzi o to, że w zależności jak patrzysz na tę serię, jeśli podczas oglądania sobie wpadniesz na pomysł, że może ta seria jest głęboka i czegoś się w niej doszukam, to na stówę się czegoś w niej doszukasz. Jeśli podczas oglądania stwierdzisz, że to jest po prostu głupie, to też masz rację. Aha. Tutaj cokolwiek byś nie zrobił, masz rację, bo ta seria to jest... To, jak odczujesz tą serię, to jest twoja interpretacja tego, co się tam wydarzyło. Ja na przykład miałem po obejrzeniu całą teorię na temat Buddy, Yin-Yang i tym podobnego i dlatego zauważyłem w tej serii coś więcej. A to dlaczego te oceny tak się wahają? No bo to jest seria, w której tak naprawdę... Chodzi o twoją interpretację. Coś, z czym ja też miałem problem. Ona ma bardzo dziwny sposób prowadzenia fabuły. Tak, tej fabuły tak jakby nie ma. To masz dużo rzeczy, które jeśli sobie musisz sobie wymyślić temat jakikolwiek i te rzeczy się układają w ten temat i masz fabułę, tak jakby musisz mieć jeszcze swój własny wkład, taką małą interpretację tego. Aha. Bo bez tego po prostu no, ta seria jest najzwyczajniej w świecie źle poprowadzona, niekonsekwentna i dziwna. Więc to jest już typowo, dlatego to jest taka dosyć ciekawa seria, bo mówię, żeby to jest właśnie jak, nie wiem, jak jakąś poezją, że po prostu możesz to po prostu przeczytać, a możesz to zrozumieć na swój sposób. I wszystko będzie dobre. Jeśli chodzi
już o samą oprawę audiowizualną. Oprawa wizualna jest bardzo ładna. Mi się podoba. Nie ma komputera poza nakładaniem dziwnych efektów, które wyglądają przepięknie. Tak, efekty tam rzucania młotami i tak dalej. Walki wyglądają spoko. Co mnie zdziwiło. No, walka przez całą serię jest jedna. Nie no, jest. No dwie. Dwie, no może nawet trzy. w każdym razie to wygląda spoko. Fajnie jest to, że każdy... Znaczy, może tak, nie ma wielu miejsc akcji poza tym światem. Ale wszystko potrafi, znaczy potrafią twórcy ująć to, że w tym świecie wygląda to trochę inaczej, w świecie innym wygląda to znowu inaczej. Same właśnie nakładanie efektu, gdzie są sceny w laboratorium, czy właśnie podczas tych walk, czy podczas zniszczeń, one są zrobione z takim no, kunsztem, że tak powiem. W każdym razie widać, że ktoś się postarał. Sama w sobie animacja jest bardzo dobra. Jeśli chodzi o postacie, to tutaj wchodzimy na motyw tła fabularnego. Tutaj może tak, psychologia samego Mione i później wychodząca przez to psychologia jego rodzeństwa. Znaczy akurat przy postaciach to jeszcze ja się tutaj wtrącam za szybko, no bo najważniejsze, co jest chyba główne w tej serii, głównym jej plusem, to jak mówiłem wcześniej o postaci i tak dalej, fabule i tak dalej, to akurat tutaj postacie grają pierwsze skrzypce w tej serii, a po prostu porównanie, jak teraz ktoś by sobie porównał, to postać Lady Koto, czyli właśnie kota w tym ciele Buddy, to jeżeli wziąć wszystkie, powiedzmy na przestrzeni ostatnich lat, postacie matek, bohaterów, to i motywacje, sposób bycia, to jest najnormalniejsze. Każde jej zdanie to jest tak naturalna postać, tak, że jest po prostu fenomenalnie napisana. Dla samej tej kreacji można obejrzeć serię. Tak, to jest typowa matka. Z kolei, jeśli chodzi o postacie, to motywów samego Mione w ogóle nie, znaczy, no, nie zrozumiałem za bardzo i to jest dla mnie minus. No, to było dziwne. Ale już motywy młodego Mione jak najbardziej też były takie w miarę normalne. I później jakby trochę było rozmów, jak on rozmawiał właśnie ze swoim rodzeństwem, to również były to dobrze poprowadzone dialogi i traktowane w miarę konsekwentnie. No, z fabułą już mówiłem, jeśli chodzi o sam klimat i przedstawienie świata, to jest też coś, co się waha. Świat jest przedstawiony fajnie, naprawdę jest to coś w miarę nowego, no bo masz taki świat ze snu, w którym nie możesz umrzeć, w którym wszystko jest niby tacy, nic nie może się zepsuć, no jest po prostu coś innego, coś ciekawego i fajny jest ten motyw zbicia się do tego świata i zmieniania go na bieżąco. Z kolei no, klimat, tutaj miałem taki ciężką rozkminę, jeśli o to chodzi. Nie no, jest baśniowy klimat, bo jest ciągły ten... Znaczy jest ten baśniowy klimat, ale ten klimat się tak przechodzi z tym, jak to, z tym głównym światem, z tymi kapłanami i tak coś mi w tym nie grało, nie wiem dokładnie co, ale klimat był fajny, tylko tak coś mi w nim nie pasowało, takie wiesz. No, ale to Alicja z Krainy Czarów, o której mówiliśmy, to właśnie tutaj jest bardzo fajnie jest pokazany ten chasing kota czarnego, ten właśnie z Alicji z Krainy Czarów, po prostu przez całą serię główna bohaterka chce spotkać ze swoją matką, która no właśnie jest tym czarnym kotem. No. To jest też świetnie przedstawione. Tak, ogólnie zakończenie nawet trochę mnie zaskoczyło. Choć jest absolutnie absurdalne i szalone. No może właśnie dlatego mnie zaskoczyło. I mówię, jak ktoś się doszuka w tym czegoś głębszego, ja się doszukałem, ale ja w głupich rzeczach często się doszukuję czegoś głębszego, to oczywiście doceni tą serię. Ja miałem pewne wątki, widziałem też plusy tej serii, wiem, że nie jest dla każdego, fabularnie właśnie tym bardziej. To jest takie 4, taka dobra praca, tylko że właściwie nie wiesz, co z nią zrobić. W skali szkolnej. Tak, w skali szkolnej. Takie jest wszystko niby dobrze, ale nie jesteś pewien, czy uczeń faktycznie to
tą całą wiedzę ma, czy tylko tak pisze, jakby ją miał? Czy pięknie ją opisuje? Tak, czy tylko opisuje ją tak, jakby ją miał, ale faktycznie jej nie ma. Więc takie bezpieczne 4. To tyle z mojej strony właściwie, jak to sobie widzę. I tyle z naszej strony, jeśli chodzi o serię, bo jak wspominałem, będzie teraz troszeczkę inaczej, tam mówimy o jednej serii, żeby nie marnować waszego czasu. Nie, bo też nie możemy mówić o 10 seriach co odcinek, jak i tak będziemy o nich mówić, ale... No, dokładnie. Kiedyś jeszcze o czymś wspomnimy, jeszcze w off-topie. Na pewno zawsze każdy w tej jednej serii powie. No. Znaczy, zawsze ktoś powie, nawet czasami może się zdarzyć, że będzie ich więcej, bo off-top zawsze działa. To jest coś pewnego. A teraz do czego przechodzimy? Do ostatniego punktu. Do zapowiedzi. Tak. No bo w sumie, jak nas nie patrzeć, no to nowy sezon nadciąga dość wielkimi krokami. Żwawo. Dokładnie do początku sezonu zostało 20 dni od momentu, kiedy to nagrywamy, więc następny podcast ojej, wypada nam bardzo słabo, bo wypada tydzień przed nowym sezonem. To może opóźnimy go. Ale i tak, nie będziemy go opóźniać, bo mamy cały odcinek o podsumowaniu roku. No właśnie, roku, sezonu, wszystko. Więc serii, o których będziemy, więc ile wychodzi dokładnie serii? Tutaj mamy 3, 6, o mój Boże, dokładnie wychodzi 17 serii. Nie licząc tych, które zostają z poprzedniego sezonu, to by... I tak na szybko w sumie przelecimy, bo ilu też wiemy, o tyle wiemy. Czy liczysz kontynuację? Coś... Bo ja mam tutaj... Nie. A, dobra. Więc lecimy tylko TV, które zostały zapowiedziane i które zaatakują w tym sezonie. Nie będziemy mówić o wszystkich, no bo wszystkich nie mam pojęcia. Tak naprawdę ja tak sobie zaznaczałem, bo na AniCharcie można sobie kolorami zaznaczać serię. Można? Można, tam jest edit, w którym robisz sobie, zaznaczasz kolorami, jest łatwiej się poruszać. Dobra. Wow. Więc ja tak sobie zaznaczyłem i mi wyszło dokładnie 6 serii, które ja będę oglądał z tych nowych, bo leftoverów jest więcej. Czy oczywiście podkreśliłeś, że będziesz oglądał Absolute Duo? Ale lecimy. Ja będę No dobra, to ja może zacznę od już wywołanego przez Zupka Absolute Duo, które też najwcześniej zaczyna swoją emisję. Czyli przygotujcie się teraz. Była taka kiedyś seria, bardzo mało popularna, w 2012 roku, nazywała się Guilty Crown. Na pewno nie słyszeliście. Tak, na pewno nie słyszeliście o tym, jak ja dostała hejty. Nikt o tej serii nie słyszał i była taka mała popularna seria. I teraz nadciąga Absolute Duo, które ma fabułę o tym, że są... Nie, jeszcze były, ale to jeszcze nie możemy zapomnieć. Była też taka bardzo mało popularna seria, która nazywa się Soul tak, Eater. Tak, właśnie chciałem o tym. Właśnie, o niej też nie powiedział. I teraz nadciąga Absolute Duo, gdzie tytułowe duo, czyli dwie postacie, jeżeli ktoś nie rozumie z łaciny, muszą ze sobą współpracować, a używają tego broni, które przyjmują kształt ich dusz i są w specjalnej szkole, w której mogą szlifować swoje combat skille i muszą współpracować z dueta. Taka bardzo popularna seria Soul Eater Not. Tak, i żeby podkręcić jak ważne to jest i jak bardzo poważna jest to seria, w tagach jest ecchi, romance, szkoła, harem i supernatural. Więc wiemy, że to będzie górnorodna to pozycja. To ja teraz powiem o tej pozycji, bo jak nie wiem, jakiś czas temu zacząłem sobie czytać parę mang, to akurat mangę... Myślałem, że grałeś wizual novel na podstawie której jest. Nie, to jest nie jest wizual novel, to jest na podstawie light novel. I na podstawie tej light novel jest manga, którą nie wiem czemu zacząłem czytać i jak widać po tagach i po tym, co Lesiu powiedział, ta seria to będzie taki średniak. Takie połączenie właśnie Guilty Crowna i Soul Eatera w wersji średniej. Czyli takie mało sensu, tak? To takie, taka typowa seria, co wychodzi co sezon. Tak. Nie ma się czego wybitnie spodziewać. Na przykład tytułowy duo to nasz główny bohater, który ma jako jedyny jakąś niespotykaną broń właśnie, tarczę. Którą jest
Tak? To właśnie jest uwaga tarcza. I... Tarcza, no przecież wszyscy wiedzą, że tarcza jest najsilniejszą bronią. Tak, nie jest naj... Jest seria, która opowiada o bohaterze, który walczy tarczą jako jedną bronią i jest naprawdę fajna, ale dobra, nie będę na razie wątpował, bo powiem o tym absolut duo, to najwyżej później zaptopuję i jego duo jest, uwaga, postać żeńska, która i zapewne jest nie jego... jedyny. Każdy chce być jego duo, prawda? No nie do końca chyba, ile dobrze pamiętam, ale to jest też takie niespotykane, że właśnie chłopak z dziewczyną są jak w jednej parze, bo oni, uwaga, bo będą mieszkać razem w pokoju i tak dalej. Skoro są duo. I zapewne i tak, będą mieszkać w żeńskiej bursie i największym przeciwnikiem będzie para dziewcząt, która się zakocha w innym bohaterze. Nie wiem, bo manga naprawdę wychodzi powoli i też nie śledzę jakoś na bieżąco, bo to jest typowo średnia seria, ale no to jest typowo średnia seria i prawdopodobnie Zubek może mieć rację, bo jest, będzie prawdopodobnie dość przewidywalne i tak dalej, ale nie zapeszajmy, jak ktoś chce oglądać, może będzie to naprawdę świetna seria i mylimy się, o. No. Tak podsumuję. Dobrze. Nie wiem, co ktoś może chce jeszcze więcej o tym powiedzieć, może coś wiecie więcej, bo... To Absolute Duo to jest seria, która patrzy, jakbyś zasłonił wszystkie obrazki i przeczytał samopis, to może byś pomyślał, że to jest jakaś górnolotna seria, a później następują tagi Echi Romance School Harem. Widzisz ten obrazek jeszcze w dodatku Kyler i wiesz już, że się mylił. Dokładnie. No niestety. Wiesz, że już gdzieś to prawdopodobnie widziałeś w innym wydaniu. No cóż. To... Dalej. No dalej jest o serii, o której znowu mamy wiele do powiedzenia. Aldona Zero. Czy ktoś widział pierwszy sezon? Nie. Dobra, to... Mam zamiar. Moment, czekajcie. Czy ja mogę w tym momencie zacząć spoilerować Aldona Zero? Czy ktoś może w tym momencie... Niech wyciszy to na dosłownie minutę. Wiesz, dobra, nie wiem, to... jestem wielkim fanem mecha i chciałem zawsze to obejrzeć. Czy ja wiem, że wszyscy, którzy nas słuchają, mówią sobie, jeżeli ktoś jest wielkim fanem Aldo Noah i chce obejrzeć drugi sezon, a jeszcze nie obejrzał pierwszego i jest taka osoba na świecie, to niech w tym momencie na... To ja. Ja odliczę, moment. 10, nie, dobra, 5, 4, 3, 2, 1 i w tym momencie wycisza dźwięk na minutę od teraz. Wiecie, co jest najśmieszniejsze w Aldo Noah Zero? Pierwszy sezon zakończy się tak, że wszyscy główni bohaterowie zostali zabici. No właśnie, coś słyszałem, że główne postacie umierają. Wszyscy zostają zabici na końcu. Jakoś to się pokrywało mniej więcej chyba z jakimś chapterem Aka Mega Kill, dlatego to mniej więcej słyszałem. Aha, to ciekawie. Bo przecież tą serię robił Genu Robuchi, tą tragedię, że wszyscy umrą. Ja myślałem, że wszyscy będą szczęśliwi, happy end i w ogóle. Przecież to miała być szczęśliwa seria i w pierwszym odcinku w ogóle nie wybucha bomba atomowa, która zmiata miasto. Typowy Robuchi, tak? Typowy Robuchi. Dobra, to już powinni mniej więcej z nami wracać ci, którzy nie oglądają pierwszych sezonów Aldona, a chcą go obejrzeć, a chcą też obejrzeć drugi. Więc jak wróciliście, to możecie już słuchać. Bo teraz mówimy o serii, na którą Zubek jest chyba najbardziej nahypowany w całym sezonie. Ansatsu Kyoshitsu. Może nie, że nahypowany. W każdym razie jest to seria o studia Brainbase, odpowiedzialnego m.in. za drugiego Space Drugi Wolfa. Sezon Space and Wolfa. Tak, skąd wiedziałeś, że to powiem? Można się domyślić. Turarare, Ixion Saga DT, o której już mówiłem, i Bifraga. To takie serie, które najbardziej stawiają. Na przykład Brothers Conflict. No, to nie jest coś, o czym chciałem wspomnieć, bo chciałem bardziej przedstawić to studio w superlatywach. No dobra. W każdym razie, w tagach mamy action, comedy, school, shonen, supernatural. I w sumie to się zgadza. Jest to anime opowiadające o klasie trzeciej E. Otóż w tej klasie wszyscy mają tajną misję, mianowicie zabić swojego nauczyciela. Ich nauczyciel jest żółtym, mackowatym stworem, który porusza się z prędkością, potrafi się poruszać z prędkością światła i zniszczył już księżyc. Jeśli nie zabiją go w ciągu roku, to zniszczy też Ziemię. To
tyle, jeśli wiemy, ten, to jest tyle, jeśli chodzi o tło fabularne. Z tego zobaczymy. Poza tym jest, dobrym nauczycielem i ich uczy normalnie w szkole. Tak. Nie, jest ich wychowawcą. Wykorzystuje tak. swoje. Wykonuje swoje obowiązki dobrze. Tak, wykonuje swoje obowiązki dobrze i to właściwie nie wiadomo, dlaczego on chce zniszczyć tą ziemię. Czy dlaczego ją zniszczy, może nie chce. Czy pewnie byśmy wiedzieli, jakby ktoś z nas czytał mangę, bo ja czyta, jest popularny. Ja czytałem, no wychodzi w Shonen Jumpie, dlatego jest pewnie popularny. Tak, to na pewno. Nie wiem, mam znajomego, który czyta, ale... Jak patrzyłem po trailera, to... się go dopytam. Design tego potwora jest nawet spoko. Jeśli chodzi o designy postaci, to są takie one... W tej serii nie ma za dużo postaci. Dziwnie. Cała klasa jest pewna. Cała klasa jest. Dużo jest. Miałem się zabrać za tą mangę kiedyś, ale wychodzi w Shonen Jumpie i miała już parę chapterów, więc bardzo mi się nie chciało. Co jeszcze mogę powiedzieć, to że zastanawia mnie kreska, bo jest taka matowa i pierwsze z czym mi się skojarzyło to Nihijo i oczywiście nic do tego nie mam, bo pewnie będzie dopracowana, ale... Tak się zastanawiam, bo jeśli to ma być shonen, to... Ani Hijo miało jakąś sensowną kreskę, teraz idą hejt. Nie tak, że że miało sensowną, tylko po prostu miało taką... Wiesz, no taką luźną, że w sumie nie mogłeś się do tego przyczepić, bo ona pasowała do tej serii i... Wiadomo, że nie była jakoś super dopracowana i to nie była kreska 10 na 10, ale też nie była jakaś dramatyczna. Dobra, i tak jestem hejterem Nihijo, więc nie kontynuujmy tego. Dobra, nie kontynuujmy. Oczywiście, mówię, design nauczyciela jest całkiem fajny, design reszty klasy już taki dziwnie normalny. W każdym razie myślę, że zobaczę, to może być ciekawa produkcja. Na pewno niektórym się skojarzy z Danganronpą, ale nie, może być lepsze. I raczej... No to nie jest trudne zrobić coś lepszego niż anime Danganronpa. No cóż, no wiesz, nie wiem co więcej o tym powiedzieć, bo trailerów nie jest za dużo, opisów też nie, żaden z nas nie czytał mangi, ale na pewno... Ja czytałem bardzo... niecały pierwszy chapter. O, a to sorry. Bądźmy dokładni, tak? I wiesz dokładnie tyle co ja. No mniej więcej, nie wiem. Ten ich nauczyciel jest chyba jakimś kosmitą czy coś, ile dobrze kojarzę. I Mamacki. Mamacki, tak. Jest ośmiornica. Tak. To skoro tak krótko o tym powiedziałem, to dopowiem jeszcze o tym, że zaraz obok tego jest seria Binan Kyoko. Ale nie, przecież to jest seria Tomka. No właśnie, to jest moja seria przyszłego roku, prawda? Ty nic tego nie przepisie. Sorry, nie spodziewałem się, że którykolwiek z nas będzie chciał o tym mówić. No jak, ja o tym marzę. Tomek mówi o tej serii od 3 tygodni. Nie zapomnij wspomnieć o studiu, które je robi, to jest ważne. Co to za studio? Zobacz sobie, on robi w tym sezonie 4 serie i żadna z nich nie wygląda na dobrą. Dobrze, Ej, to jest studio, które zrobiło Akuma no Riddle. Nie oglądałem, ale kojarzę. I Monday Chitachi. O, Monday Chitachi. O. Kampiony. O, kampion. I na tym skończmy lepiej, nie pogrążajmy. Studio to nazywa się Dio Medea i już o nim opowiedzieliśmy. Seria jest po prostu, wygląda cudownie, nazywa się ona Binan Kouko Chikyuboei Bulov, tak? I jest to Maho Shonen. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Design postaci jest po prostu epicki w momencie, kiedy widzisz różowego wombata z serduszkiem na boku. Wiesz, że ta seria będzie dobra. Wiesz, że będziesz oglądał serię o magicznych chłopcach i różowym wombacie. Nie wiem, co o tym można powiedzieć. Naprawdę. To jest coś, co będzie najlepszą serią przyszłego roku. Ja to gwarantuję. I... Prawdopodobnie nie obejrzę tego. No, pamiętaj, że opowiada o uczniach z Boybu Defense Club, czyli klub odrobienia niczego. Tak. Nawet nie czytałem opisu tej serii, po prostu postać różowego wombata. To jest coś,
co jest potrzebne, żeby uratować anime. Tak. A wiecie, że było śmieszniej? Osoba odpowiedzialna za tą serię ma na swoim... Znaczy, chodzi mi teraz o reżysera. No. Ma na swoim koncie takie pozycje jak Mobile Suit Zeta Gundam, Mobile Suit Gundam ZZ, na przykład kolejne Gundamy. Ma na przykład na swoim koncie Yu-Gi-Oh! I Duel Masters. O, to seria będzie w czarnym koniec. Skull Rumble. Gintama film. Który? Gintama The Movie. Gintama Prime. Był superwizorem. A, no to ta Gintama Prime jest spoko. Żeby było śmieszniej, tak samo Danshi Kokosei no Niki Jo. O. Czyli ta seria może być świetną komedią. Tak. Ixion Saga DT. A ostatni w czym był, to jest Gintama The Movie The Final Chapter Before Ever Hirozuya, który też zbiera jakieś bardzo mocne oceny, jest był superwizorem. Jest też naprawdę dobra, czyli nie zniechęcam do tej serii, może być dobrą komedią, jak się okazuje. Podam prosty przykład. W tym roku było to Free, w przyszłym roku będzie to Binany Fouto. Dokładnie. No to... Podaję hasło Binan Koko. Tak, dokładnie, hasło Binan Koko. A dokładnie, jak chcecie, to hashtag to jest hashtag BOUEIBU. Dobra, to będzie na pewno, to w jakimś konkursie będzie pytanie, jak chcesz, to pamiętajcie. Dobra, okej, okay. Pamiętajcie, a teraz Lesiu nam opowie o serii, o której może wyjść wszystko. O serii Studia Madhouse, więc tym bardziej może z niej wyjść wszystko. Nie dość, że odpowiada za serię studiową, która jest w stanie zrobić wszystko, to jest jeszcze materiał źródłowy, z którym też można zrobić wszystko. Zacznijmy od tego, oglądał ktoś z was Dev Billard? Nie. How about no? Tak? Dobra, no to ja zacznę od tego, że czym jest Dev Billard i jak w ogóle powstało Dev Parades, czyli jak się on czyta, nieważne. Dev Billard to była seria, to znaczy seria, to była OWA 25-minutowa, która powstała na potrzeby anime Mirai. To jest konkurs dla animatorów, że dostają pieniądze od rządu japońskiego i mam zrobić krótką serię i pokazać swój kunszt i fajność i potem mogą dostać najwyżej kolejne dofinansowanie. Chodzi to tam, gdzie Little Witch Academia powstała i tak dalej? Tak, równocześnie Little Witch Academia właśnie wychodziło w tym samym projekcie z Dev Billardem. No. I właśnie Dev Billard było no w sumie tam były jeszcze dwa krapy, bo tamte serie już zebrały bardzo słabe oceny. I było Dev Billard, czyli coś, co miało duże znamiona bycia poważnym i w sumie było. Ale no mi nie da się, w sumie ciężko zapowiedzieć poważną historię w 25 minutach. Ale wracając, mamy bar, czy czymkolwiek, no pub po prostu, w którym pojawiają się nagle dwie osoby, które świeżo co umarły. Jest widoczny na plakatach barman białowłosy, który pierwsze co im proponuje to, że wylosują grę i proponuje im coś do picia. Akurat Dev Billard, jak nazwa wskazuje, wylosował Billard. Nie. Oczywiście obu głównych bohaterów było niezłych Billarda. Był to jeden dziadek, który przeżył II wojnę światową i tam zmarł bodajże na zawał serca, a drugi to był taki typowy żigolog, którego zabiła jego kobieta. I dlaczego oni grali? Ponieważ od wyniku tego zależało to, który z nich pójdzie do nieba, a który pójdzie do piekła, bo to był swoisty czyściec. Ale żeby było śmieszniej, to nie był zwykły bilard, bo to był bilard, w którym tak naprawdę grało się własnymi organami. Ponieważ każda bila, zamiast mieć numerów, miała oznaczony organ. Jeżeli widziałeś na przykład organ z uchem narysowany, no to twój przeciwnik tracił słuch. Mogłeś równie szybko, nie wiem, na przykład wbić bilę z jego wzrokiem i musiałby grać na ślepo. Mówię, bardzo ciekawa seria i teraz wychodzi Dev Parades, która ma być 12-odcinkową właśnie serią, na tym pomyślę. I w tym miejscu już się rozbija to, jak to będzie wyglądać. A tego nie wiem. Bo mówię, no zobaczcie, bo mieliśmy grę i teraz
Jeżeli na jeden odcinek by przypadała jedna gra i dwójka nowych bohaterów, to myślę, że po prostu seria by powodowała nawet jeżeli byłaby jakaś z tyłu intryga, to mimo wszystko monotonna byłaby ta seria po prostu. Lepiej jakby w tym momencie była jakimś serią shortów czy coś takiego. Ale jeżeli na przykład pewnie byłaby to ciągła historia bez podziału odcinków, jak na przykład mamy dwójkę bohaterów i oni grają w tą grę na przykład przez dwa odcinki, albo przez 2,5 odcinka, albo przez 12 nowych. Czekam na jakiego sezon drugi. Nie, no że było parę gier, bo ja lubię właśnie, jak są competitive te serie, jak są na przykład jakieś zawody i tak dalej, dlatego bardzo, bardzo lubię te arki, gdzie są igrzyska i Monday Chitachi lubię, także po prostu są gry, że są z góry ustalone zasady i według nich walczą z sobą. Dlatego Death Parade jest duża szansa, że coś z tego wyjdzie i duża, że zostaje zepsute i popadnie po prostu w hermetyczność. Jeżeli nie zepsują, no tak jak mówię, że po prostu będzie fabuła tak, nie będzie ograniczona odcinkami, że będzie trzeba powiedzieć historię dłuższą postaci, przedstawić grę i tak dalej, no, na przykład w pokera. No nie wyobrażam sobie, jak można w jeden odcinek przedstawić, jeżeli byś losował pokera i grając sobie dwie postacie o swoje życie w pokera. Czyli no, ta seria może być albo bardzo dobra, może być jakakolwiek może być, no jest to całkowicie losowe, tak? To wszystko, oni mają bardzo dobrą bazową i teraz zobaczymy co powinni wylosować ping-pongu. Tak myślę. Nie no, Mahjonga. Myślę, że tam może tylko gry barowe wylosować, ale... No i robi to Madhouse, a w ogóle to mi się zawsze podoba. Bo teraz Madhouse jest tym studiem, które robi te najwspanialsze serie i tak dalej od Hunter x Hunter 11. Myślę przynajmniej, że to jest urocze, że ludzie po prostu zapomnieli o tych wszystkich cudach, które wyszły z pod ręki Madhouse'a i które wodzą na zmianę cały czas. Tak. No cóż, ale to lecimy dalej. Zubek, na pewno nam opowiesz o trzecim sezonie Dog Days. Oczywiście opowiem tyle, że zdropowałem pierwszy sezon po paru odcinkach, bo... A czym jest Dog Days? Dobra, Dog Days zacząłem w ogóle oglądać, ponieważ szukałem sobie serii podobnej do Zero Nocukaima, która mi się podobała, bo było luźne, fajne, śmieszne i tak dalej. I znalazłem Dog Days. I Dog Days to jest takie właśnie ZNT, tylko że z ratingiem wiekowym obniżonym o jakieś, nie wiem, 10 lat, bo opowiada to oczywiście o świecie alternatywnym, w którym są ludzie koty i ludzie psy i oni ze sobą walczą. Tak? I jedni mają kocie uszka i ogon, a drudzy psie uszka i ogon. I walczą ze sobą o terytoria i tym podobne. I właśnie a propos gier, to wszystkie te walki są rozgrywane poprzez różne konkurencje akrobatyczne. I najlepsi wojownicy to są najlepsi akrobaci, którzy potrafią skakać, chodzić po linach i tym podobne. I główny bohater to jest nastolatek z naszego świata, bodajże gimnazjalista, który jest wielce utalentowanym akrobatą i jeździ na zawody. I wychodząc z jakichś zawodów, nagle otworzył się portal i razem ze swoją torbą trafił do tego świata. I tam się okazało, że piękna księżniczka go prosi, żeby pomógł jej uratować jej kraj. I przeszedł ten tor przeszkód i pokonał złych. Nie pamiętam, kto tam ich atakował w ogóle. Czy to były psy i koty, czy jakoś na odwrót, nieważne. I pokonał tych złych. I generalnie w tym momencie tak zdrupowałem tą serię, bo ona jest bardzo cukierkowa i taka bardzo, no mówię, dla dzieci mi się wydawała i po prostu mnie nie kręciło to bardzo. Ale jak widać, dobrze się trzyma, bo ma już trzeci sezon. I to tyle, jeśli chodzi o Dog Days. Interesująco. Tak, Dog Days, tak. Prim Prim. To prawie jak Puri Puri. Tak, prawie jak Puri Puri, dokładnie. A teraz przechodzimy do serii, której w sumie chyba nic nie musimy mówić, bo jej hype sam się obrani. Tak, więc jest to oczywiście drugi sezon Durarary. Znaczy pierwsza część drugiego sezonu Durarary, który będzie miał trzy części. To Durarara... Jeżeli ktoś nie wie, to sezon Durarara jest podzielony na trzy części, gdzie każdy będzie oddzielany sezonem, tak żeby nam się zdążyło znudzić czekanie, czyli pierwszy wchodzi w zimę, następny w lato i kolejny
A seria zakończy się w zimę w roku 2016, więc akurat będziecie mogli, jeżeli chcecie zagłosować na Durarara jako anime roku, możecie to zrobić już w styczniu 2017 roku. No tak. Z tym, że mówię, no to jest Durarara X2 Show i jest wielką zagadką, ponieważ robi to niejakie studio Szuka, które jeśli znajdziesz je gdziekolwiek, to dowiesz się, że jest odpowiedzialne za trzy części drugiego sezonu Durarary i za nic więcej. To ambitnie. Tak, to jest studio, które jak znalazłem je na Malu, to patrzało, ma coś więcej serii. Nawet trzy, patrzę, Durarara Show, Durarara coś tam, Durarara coś tam. To jest jakieś zupełnie nowe studio chyba, które robi kontynuację. Ewentualnie to jest odłam jakieś większe studio, ale o tym nie wiemy. Tak, albo... Pewnie tak, miejmy nadzieję. Wierzcie, może to amatorzy. Jest jakiś reżyser Durarary, który a może, podszedł. A może wspomniane... Kto to robił? Diamenda? Nie, Brainsbase, tak? Zrobiło Durarara. No to może oni wycięli sobie. Tak, może to jest. A nie, no w sumie to jest... Jak oni byli są odpowiedzialni za Bakano i Durarara, to pewnie jakiś ich odłam po prostu. To jest to co... Mówię, żeby może nie, to jest jakiś reżyser. Przecież licencji się nie pozbyli. Który ten. No w każdym razie jest to studio, które na Aniczarcie nie ma nawet swojego opisu. No. Więc, no jeśli chodzi o drugi sezon Durarary, nie wiadomo czym on dokładnie będzie, wiadomo tylko, że będzie rok po pierwszej serii i dalej będzie się działo Tokio w Ikebukuro i to jest tyle. No. Teraz dalej, Isuka, czy Tomku wiesz czym jest Isuka? Nie. Szubek też nie wie, lecimy dalej. George's jak to? Ja wiem, o czym jest Isuka. Ja czytałem tego opis. Mogę szybko... Ale to ma w opisie, a to jest ta seria, która jest bardziej DXD niż DXD, czy nie? Wiesz nie, co? To chyba... Nie wiem, czy to jest ta seria, czy to nie jest bardziej nas... DXD. Czy nie interesuje. Nie, czy bardziej DXD niż DXD jest Shima i Mao. Shima i Mao, no tak. Dobra, to przejdziemy, to o niej opowiemy. Jak coś to Isuka, seria, która ma generic plakat, generic tytuł, robi ją studio ARMS, tak, gatunki, i ma, to jest action, właśnie... comedy, ecchi, romance, school, supernatural, więc wiecie, że... No i w skrócie... Trzymamy kciuki. Pomyśl, wyobraźcie sobie fabułę. Koleś nie wie, jak ten chce zarobić na życie, więc nauczyciel mu dorabia, żeby zaczął... Dorada, żeby zaczął dorabiać sobie sprzątając u kogoś w domu. Zaczyna sprzątać jakiejś ładnej dziewczyny. Ona się okazuje być z rodu walczącego z demonami. On jej zaczyna pomagać i harem. Dobra, to przechodzimy do JoJo, tak? JoJo's Bizarre. No, Tomek. JoJo broni się tak. Samo, po prostu macie oglądać. To jest, jeżeli oglądaliście JoJo i czytaliście JoJo, cokolwiek mieliście wspólnego z JoJo i wam się podobało, a jeśli nie macie, to znaczy, dalej. Że jeżeli nie macie, to powinniście mieć, bo tak. Ta seria jest świetna, a wychodzi w następnym sezonie druga połowa Stardust Crusaders. Druga połowa trzeciego arku. Do trzeciego arku JoJo, dokładnie. Ta lepsza połowa, jeżeli pierwsza wam się nie podobała jakoś wybitnie, to druga jest ciekawsza, ma ciekawsze walki. To jest ostatnia połowa, szczerze mówiąc, czekam tak najbardziej odnośnie JoJo, czekam na ostatnie 40 sekund może zapowiadające kolejny ark. No. Bo kolejny jest naprawdę bardzo fajny. Ale no, to jest JoJo, to jest JoJo, więc trzeba obejrzeć. Z JoJo to tyle, a teraz przechodzimy do naszej perełki. Co JoJo? Może Tomek chciał jeszcze JoJo dokończyć? Nie, no nie chcę spoilerować JoJo, więc... No właśnie, ale pojawia się tam, pojawia się w tej części stand user pies, który... i... Iggy. Od Iggy Pop. Tak. A czy pojawia się w tej... w tym arku muda zawardo czy... i... Ten. Tak, tak, pojawia się. Jest zawardo, jest rzucanie wolkami? Oj, zaspoilerowałeś. No nie, ale to każdy wie, że... No tak. Ale nie zaspoilerował, jak Dio rzucił walcem i skąd się walec jeszcze. Tak, ja to powiedziałem to, co wiedzą wszyscy, którzy się orientują jak to wygląda, że jest zawardo i walec. Jest, memach. To jest ostatnia, druga połowa tego trzeciego arku, czyli na pewno będzie. Bo jak nie, to naprawdę poczuję się strollowany. Tak. A teraz, Lesiu, opowiesz perełkę. O mój Boże. Mój największy hype całego sezonu, czyli Junketsu no Maria. Po prostu jeżeli ktoś nie... Teraz w tle w ogóle wrzucę muzykę z trailera, jest świetna.
trailer jest świetny. Ta seria wizualnie wygląda świetnie. Tak. Popularnie nie ma to znaczenia, to jest... Tak, seria jest... Nie, no ta seria ma fenomen... jedne z najpiękniejszych ceł, jakie przejdę do tego. Ta seria ma piękne pola, pięknie wygląda, świetnie animowana, nie ma komputera, ma świetną muzykę w trailerze, więc pewnie w całej serii jest świetna. Muzykę robi Zaku, która nie umie robić openingów, ale na pewno teraz robi dobry. I fabuła jest o tym, że tytułowa Maria jest najpotężniejszą czarownicą Francji w trakcie stuletniej wojny. I teraz zaczynają się te dziwne rzeczy. Tak. Że jest już... No, ta wojna się kończy i teraz zaczynają się cuda, bo ona zamieszkuje, tak? Czy jest tam pod protektoratem Sukuba Artemis i Inkuba Priapos, a równocześnie wszystko się dzieje pod rozkazem Archanioła Michała, który stwierdził, że jeżeli ona straci dziewictwo, też straci wszystkie swoje moce, co jest dość problematyczne dla Francji, jako że jej najsilniejszą siłą obrony jest najpotężniejszą czarownicą. Z drugiej strony równocześnie musi jeszcze uważać, żeby ludzie nie widzieli jej magii, więc nie może jej używać publicznie, a równocześnie musi bronić kraju. Zostaje do tego jest jeszcze wysłany anioł, żeby ją pilnował. Tak, jest jeszcze anioł Ezekiel, który ma za zadanie chronić Marię i jej pomagać. Żeby... No i teraz wyobraźcie sobie, co mają twórcy w głowie i zrobić tak piękną serię i żeby nazwać anime Maria the Virgin Witch. Tak. I to jest jakaś najbardziej chora odmiana w ogóle od w religii chrześcijańskiej, jaką widziałem w anime. Tak, z tym, że sama seria, jak tak patrzysz, to wygląda w trailerach, że będzie mega klimatyczna, tylko nie masz żadnego pojęcia, w którą stronę ona pójdzie, bo może być komedią bardziej, a może być bardziej, nie wiem, poważna, może być epochami życia, może w niej być trochę akcji, bo może być w niej cokolwiek, a jak ja na to patrzyłem, to już jest taka, oczywiście nie da się pominąć analogii do Nanatsu, ponieważ ta seria wygląda jak Nanatsu, tylko że lepiej. Tak w skrócie, jeśli chodzi o design postaci. Mam takie też, może to tylko mi się tak w głowie ułożyło, ale mam wrażenie, że to taki trochę jak Nanatsu, tylko że z innej strony, bo ile tam jest tak bardziej luźnie i chodzi o właśnie bicie się i tym podobne, i to tu też jest o potężnej, no, potężnych bohaterach, którzy tym razem właśnie nie mają żadnej misji, ani się nie biją, ani nic nie stylu, tylko bardziej sobie starają się żyć i uważać. Oczywiście jest motyw wojny i tym podobne, ale mam wrażenie, że to jest bardziej tło. Tutaj też w dopisie jest jakimś cudem ecchi, ale myślę, że to ecchi jest no takim samym słowie honoru, jak... Nie, moment, nie mogę tego powiedzieć. Że jest tak samo masakrujące gałki oczne widza jak w No Game No Life i jest główną częścią fabuły. Tak, i ta seria jest poważna i... Znaczy nie jest właśnie, poważna. Ale widzieliście, bo takie combo, bo ja na przykład nie widziałem dawno serii, która jest równocześnie komedią, ecchi i seinenem. Wiesz co, jak no. Myślę o komedii... Nie, bo to... Bo, tak, jak to... Wszystkie monogatari podchodzą bardziej pod erotyk niż pod ten, niż pod ecchi, bo to jest pełne podtekstu. No tak. No właśnie, dość ciekawe, bo ta seria jest seinenem, to jest ważne też podkreślenie. Ale to bardzo jest dobrze. Jak teraz poszukałem, jest na podstawie mangi, która ma przetłumaczone 12 chapterów, więc... Nawet nie ma jak się za bardzo z materiałem źródłowym. No tak, poznać. Jeszcze nie powiedzieliśmy, że za produkcję odpowiada studio IG, które ma mój do którego mój szacunek urósł do jakiegoś niebotycznego poziomu po tym, jak widzę, co z Psychopassem robią ludzie od ping-ponga. To IG za pieczce z Psychopassa ma już dozgonne wdzięczne moje podziękowania, więc... Możemy lecieć dalej. Na pewno to będzie jedna z najlepszych pozycji przyszłego sezonu. Manga jest skończona i ma 25 chapterów ogólnie, 3 tomy. Więc anime też będzie zamknięte, tak? No, na to wychodzi. No, jeśli ma 25 inaczej, chapterów, to tam. To powinno być. Tak. Nawet dostajemy zamkniętą
historii, niesamowite. To kolejna seria, czy cokolwiek mówimy o niej? Seria od studia Diomedea. Kolejna fabuła rysująca się na zasadzie był normalny świat, ale w pewnym momencie pojawiły się tajemnicze potwory. Tajemnicze potwory zostały nazwane smokami. Dobra, Zubek, nie śmiesz się być. No dobra, w każdym razie są dziewczyny, które mają moce i nazywają się Dee, nagle pojawia się główny bohater, który jest jedynym facetem, który urodził się z tą mocą. Echiharem, po nim. Typowo. Czy ktoś oglądał pierwszy sezon Kamisama Hajime Chita? No. Kawałek widziałem. Takie stuprocentowe szoki. Czyli czemu Zubek nie kontynuowałeś? No, nie wiem. To jest jedna z tych serii, których nie zdepowałem, dlatego że... Wiesz, że po prostu nie podobały mi się, tylko dlatego, że najzwyczajniej w świecie o niej zapomniałem. Gdzieś pojechałem i już dalej nie oglądałem. To lecimy dalej, bo to cały czas czerwone serie, które pewnie nie oglądał. Pojawia nam się Kantai Collection, tak? Czy wiesz, czym jest Kantai Collection? Tak, z tego co kojarzę, to jest dość popularne w Japonii. Tak. I to są dziewczyny statki. I na tym mniej więcej moja wiedza się kończy. Poza tym, że jest to niezwykle popularne, bo nie rozumiem popularności tego, ale... A była już taka seria z podobnym motywem, że pojawiła się jakaś flota, która zabrała ludziom morza. W każdym razie gdzieś miałem nawet... gdzieś to w którymś newsie było zapisane, że to jest 70% moe plus 30% walki statku. Tak. Więc to wyobraźcie sobie, że jakby w Keionie chodziło o bitwy na otwartym morzu, to wyglądałby tak jak ta seria. Jakby arpeggio było kawaii. O, dokładnie. A nie gównem w CGI, to jest inna historia. Ona się zrymowała. Tak. Dobra, dalej, czyli Zubek, powiedzmy, że to jest twoja seria. Komo fuku graffiti. Czekaj, czy to jest ta seria o jedzeniu? To jest od szaftu. Trzeba obejrzeć. Dobra. Szaft robi serię jedzenia. Tak, czekaj, mówcie dalej, bo czytam tego opis. Ale nie, dobra, to jest to serię. Dobrze, to właśnie zwracając do Kankole... W tym czasie Tomek opowie o trzecim zdaniu Kuroko na Basko. Nie, wrócę do Kankole i powiem, że to robi studio Diomedea. Tak. Diomedea to już parę razy ta nazwa padła, jeszcze nie raz padnie. Tak, dokładnie. W tym sezonie. A dobra, może tak. To jeszcze mówić o czymś? Był trzeci sezon, wychodzi tak. Nie oglądałem, nie wiem. Nie no, jak czytam opis tej serii, to jest bardzo, bardzo ciekawa. Opowiada o Rio, która jest dziewczyną w szkole średniej i żyje oczywiście sama na swoim, bo jest bohaterką w nim, więc musi. Tak. I ona lubi gotować i ten... No i co więcej, no to jest seria o tym, że ona lubi gotować i odkrywa... I Shaft. Tak, i Shaft, i tu jest najlepsze. The cooking manga is full of detailed cuisine's art to wet the appetite and slightly erotic meal sense. Nie wiem... Czyli co, Shogun? Moment, bo ja tę serię zaznaczyłem na czerwono właśnie, bo na zielono zaznaczenie. Tak, bo no, nie wiem jak to... Nie wiem jak mam rozumieć to, co właśnie przeczytałem. Nie wiem, jakbyście czytali mangę Shogun... Food Wars, tak? Powiem angielski tytuł, żeby się nie trudzić. To... Byście chyba zrozumieli, bo z tego co czytałeś, to wychodzi podobnie. Tak, mówisz, że połączenie robię ten gotowania i erotycznych doznań jest. Zapomnijcie, co. No dokładnie, szasza to jest słowo klucz tej serii, ale opowiem trochę o Food Wars, o innej serii właśnie o gotowaniu, to jest, która seria wychodzi w Shonen Jumpie. Rysuje ją człowiek, który z tego co kojarzę rysował hentai mangi, więc seria wygląda bardzo ładnie. I w sumie chyba ma też zapowiedziane anime na kiedyś tam, ale nie wiem na kiedy. To nie jest istotne. No i właśnie skoro seria rysował ktoś, kto zajmował się seriami hentai, to seria jest o jedzeniu, ale to jest po prostu ktoś je jedzenie i
jest tak dobre, że są pokazane jakieś metafory, ujęcia i jest przez to edgy. A. Nie, tak. To ma tylko w tagach komedii. No i szan. No tak. Ale właśnie przez te erotic mills scenes mi się skojarzyło. Tak. Dalej. Kuroko no Basket 3. No, kto się czuje specjalistą? Tak. Cieszmy się, tak, koszyków. Dalej grają w koszy. Może tyle, Siu. Koniec. Rowling. To ja biorę. Tak. Mów, pojadaj. Rowling Girls to jest kolejna seria z tych, które... Dużo sobie po nich obiecuję, bo ja wolę sobie obiecywać po tych hipsterskich seriach. Wiesz, co jest odpowiedzialny ten Beat Studio? No Beat zrobiła tego Titan, chyba tak, tylko to. Tak, tylko to. No ale ma pieniądze przynajmniej. Tak. Czym jest Rollingers? Rollingers opowiada historię Tokio po wielkiej wojnie w Tokio, która została podzielona na niepodległe kraje, czyli jakby landy w Rosji. Które nazywają się MOSA, armie tych landów, czyli MOSA, nazywają się MOBY i walczą ze sobą, żeby przejąć kontrolę nad Japonią. I cztery dziewczyny, które są właśnie takimi MOBami z jakiegoś tam klanu, dostają rozkaz od swojego MOSA, żeby podróżować po Japonii i walczyć z innymi klanami, nacjami. Jej. I wszystko to w bardzo ładnej kresce i wygląda jak Seikai Seifuku. Dokładnie. Czyli może być spoko. Tak. Bo... Czy ktoś coś dopowie? No nie wiem, ja do tej serii nic nie wiem. Więc... Seria jest na podstawie... Bym powiedział, że mangi, tylko że manga wychodzi 4 października 2014 roku. Aha. Dobra, to Senai Heroine no... Sodae Kata. Czy mamy coś do powiedzenia o tej serii? Nie. Ja już absolutnie zgubiłem ani czarta w ogóle. Nie wiem, ja tylko widzę, że robi to A1 Picture. Aha, jak robi A1 Picture, to nie mam o czym rozmawiać, wiedzieć dalej. Tak, właśnie widzę, jak wiele tych ciekawych serii jest odpowiedzialne. Dalej jest Seiken Tsukai No World Break od studia, uwaga, Diomedea. Czy to jest ecchi fantazy? Nie, to jest action nie fantazy, ma... tylko że... Prawdopodobnie z ecchi też będzie, ale... Tak, opowiada o ludziach, którzy pamiętają swoje poprzednie wcielenia i mogą mieć moc walki fizycznej albo moc walki magicznej. I główny bohater jest oczywiście jedyną na świecie osobą, która odkryła w sobie moc zarówno bycia magiem, jak i wojownikiem. I wiesz co jest najśmieszniejsze w tym wszystkim samym opowiadaniu, że poza jedną serią do końca wszystkie mam na czerwono, więc nie będę oglądał, więc to będzie pasjonująca rozmowa teraz. Tak, pasjonująca rozmowa. W każdym razie ja też w sumie prawie nic nie mam zaznaczonego, ale dobra. I to jest całe tło fabularne i on trafia do takiej uczelni dla osób, które mogą, które pamiętają te swoje poprzednie wcielenia i tak dalej. I na plakacie mamy głównego bohatera, który wygląda na badassa, więc może będzie wyjątkowo trochę innym głównym bohaterem niż zazwyczaj w seriach z tagami action fantasy ecchi. I no i wokół niego są... Co, liczymy na Tatsuya, czy co? Tak, liczymy na Tatsuya. Jeśli nie będzie Tatsuya, to... To się przeliczysz. Tak, no nie no, może nie na Tatsuya, no w sensie... To jest typowy ecchi bohater. Tak. No na pewno. Znaczy zależy, czy on będzie typowym ecchi bohaterem tutaj, czy będzie badassem ecchi bohaterem. Czyli też typowym bohaterem. Proszę nawet nie udawajcie, że będziemy cokolwiek próbowali powiedzieć o Sengoku Musou. Ja nie mam zamiaru udawać. Akcja pewnie dzieje się. Erze Sengoku. Kuji Dai. Prawdopodobnie to jest Dynasty Warriors wersji anime 38. Tak. Dalej jest DXD. High School DXD, Shimai Mo DXD, no DXD, Keyasha DXD. Czy zrozumieliście ten podtekst, że ta seria to jest DXD? Tylko, że bardziej niż DXD, ona jest DXD. Tak, ona jest DXD bardziej niż DXD, nawet design postaci jest, głównego bohatera jest chyba taki sam. No trochę inny, ale bohater chciał mieć siostrę, jego
ojciec się ponownie ożenił, więc ma teraz dwie nowe siostry. Okazuje się, że jedna jest sukubem, a druga już nie pamiętam. Władcą demonów. I oni podpisują ze sobą pakt, że on ma być jej służącą, no ale pakt jest na odwrót, więc ona jemu zaczyna służyć i o tym jest cała historia. Czekaj. Jeszcze warto dodać, że bohater i jego ojciec są wygnańcami z klanu bohaterów, którzy walczą z demonami, a że ona jest jego siostrą, to on tym będzie bronił i na tym polega fabuła. I walczą przeciwko demonom i bohaterom i w ogóle, tak. I jest dużo ecchi. I będą cycki i główny bohater ma świecącą rękę, która pewnie krzyczy booster. To jest miecz. Dobra, dalej. Shonen Hollywood. Shonen Hollywood Holy Stage 450, czyli 13 odcinek Shonen Hollywood Holy Stage 49. Kurczę, ktoś by musiał o tym powiedzieć. Co to jest w ogóle? Shodo. Nie wiem, mamy znajomego, bo się on powinien tutaj nagrywać, który jest fanem serii. Mówię, ktoś by musiał o tym opowiedzieć, ale nie ma go z nami. Następny jest Saikyu no Harpne Dead Aggressor Exodus od studia Xebec 2. Nie znam ani studia, ani serii. I to jest jakiś sequel. A właśnie, ale tak szczerze, to słyszałem, że to są bardzo dobre mechy. Nieważne. Dobra. To mechy. Ale mechy. No. Jason to pozycja najlepszego studia na świecie, czyli Milky Holmes. Opera Milky Holmes TD. To wygląda, czemuś to, że w nazwie jest Holmes, jest dość przerażające, patrząc na design bohaterek. Nie słyszałeś o Milky Holmes? Ja jakoś niedawno wychodziły kolejne, znaczy poprzednie. Nie. To jest Sherlock Holmes, ale moje dziewczynki z tym skojarzy. A żeby wszystko się łączyło w całość, to właśnie JC Staff będzie wydawać w 2015 Food Wars. O, dobrze. Czyli jeszcze w przyszłym roku. Ale JC Staff to jest dobre studio. Jest zapowiedziane na kwiecień. Nie, to studio, fakt. Jest zapowiedziane na kwiecień. Potem jest The Idol Master Cinderella Girls, a my nie wiemy, czym jest Idol Master. To jest kolejny kolejny mocny w Japonii franchise razem z Kankole. Teraz zanim się zacznie mówić. A Love Stage? Co? Jeszcze Love Stage. Love Stage. No, Love Stage też jest mocny. No tak. Ktoś zacznie hejtować Tokyo Ghoul pierwiastek z A. Osoba po prostu, która wymyśliła to jest pierwszym geniuszem. Tak. Powiem wam, że Studio Pierrot znowu atakuje, może tym razem będzie lepiej. Nie, bo to Studio Pierrot. Oglądaliście Tokyo Ghoula? Oglądaliśmy. Leśmi jest naczelnym hejterem tej serii, a ja uważam, że ona Nie. Ja jestem największą osobą, która płacze w Tokyo Ghoula, bo tam świetny pomysł, bardzo dobra manga, świetna bohaterka, zepsute anime w każdym celu. Nie, bo ja próbowałem czytać manga i słyszę, że manga dobra jest i tak dalej, ale poddałem się, jak nagle zaczęli ludzie tłumaczyć jakoś szybciej i dostałem jakieś 50 chapterów w ciągu 2 dni. Stwierdziłem, że nie mam czasu na aż. W ogóle właśnie się strzeliłem, że studio Pierrot jest odpowiedzialne za Tygami Baczy. No przede wszystkim Studio Pierrot jest najbardziej znane ze zrobienia kurwistej animacji do Naruto. Tak, ale mówię, Tegami Bachi to jest najbardziej... To jest tak dobra seria, znaczy tak naprawdę fajnie wykreowanym światem. Właśnie, to jest ta seria, którą ja kiedyś obejrzałem. A jednocześnie jest tak nielogiczna, niespójna fabularnie, nic się tam nie trzyma kupy, w ogóle jak... Opowiesz o nim na następnym nagraniu. Spoko. W każdym razie, jak pomyślisz o fabule przez jakieś 3 minuty, to sobie uświadamiasz, że w ogóle tam kamień na kamieniu nie powinien stać. Dokładnie w tym miejscu powinniśmy jeszcze opowiadać o Tokyo Ghoulun, ale nie. Bo oni mogą zrobić w tym momencie wszystko. Jak zaczną kontynuować wątki z anime, to będą mieli duży problem. Jeżeli nie zaczną mieć własną ścieżką fabularną, a będą szli z prędkością mangi, to przegonią mangę w 3 odcinku. Skończoną mangę. A jeżeli będą chcieli zrobić to po swojemu, to fani będą płakać. Więc jedyne co mogliby zrobić, to żeby Tokyo Ghoul pierwiastek z A musiałoby mieć 24 odcinki i opowiedzieć fabułę poprzednich 12 jeszcze raz, bez cenzury. To byłoby dobre, bo
Nie wiem czemu oni z tego co słyszałem, to zepsuli jakoś Tokyo Ghoul, ale nie wiem jak mogli to zrobić, skoro manga tak dobrze się sprzedaje, to czemu? Wyjaśnię ci to, oni wzięli fabułę mangi, no. Zaczęli ją skipować w jakimś nienormalnym tempie i jeszcze w te 12 odcinków wstawili cały odcinek, który był filerem. Ale dlaczego oni to zrobili? Nie rozumiem. Nie wiem. Skoro mieli materiał, który się sprzedaje, wystarczyło to adaptować. A oni zrobili po swojemu, jeszcze przy okazji dając masakryczną cenzurę, która jest nawet na Blu-rayu. Hej, tak. Teraz tak, Yoru no Yatterman. Otóż była kiedyś, dawno temu, taka bardzo popularna seria jak Yatterman i ona była dla dzieci, była o ludziach w mechu będącym psem. O, czekajcie, bo to jest w ogóle plot twist wszystkiego. To studio, które to robiło, przy Psychopasie bierze udział w drugim sezonie. I patrząc na to, co się dzieje po fabule oryginalnego Yattermana i patrząc na opis i na ten, bo ja nie widziałem Yattermana oczywiście, ale patrząc na opis i na obrazek, mam mieszane uczucia, bo tam to było serią dla dzieci, a to się wydaje być jakieś takie bardziej troskę. To jest dziwne. No i to tyle mogę o tym powiedzieć, bo nie widziałem oryginalnego Yattermana. Nikt z nas chyba nie widział, więc tak. Możemy przejść do ostatniej serii, tak? Studio tak. Silver. Czyli Ilia Prisma, o ile się nie mylę. Dokładnie. Ach. I Girlfriends Beta. Tak. I Nono Biuri, więc oni wiedzą, i Vata Mode, oni wiedzą o, co robią. O Boże, dokładnie. I żeby iść do tej wszystkiej serii, trzeba dorzucić Kogoro Connect. I Baka to też. Tak, owe. Oni wiedzą jak robić serie, które też wyglądają na 100% sztampowe, ale nie są sztampowe. A jak popatrzysz na Trider, to znowu widzisz bardzo sztampową serię, która nie jest sztampowa. Więc? O mój Boże, co ja zobaczyłem. To zobaczyłeś. Trailer tej serii jest Not Safe for Brain. Uważaj. Bardzo dobrze. Rozumiem, że bije. Dobrze, idealnie. A nie, to widziałem trailer tej serii już. Ona jest... No cóż. Powiem ci, że ten wzrok zabija. Nie no, może powoli już kończmy, bo moglibyśmy jeszcze dorzucić jakieś 13 tematów i to nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia. Ale wypadałoby czasem kończyć ten podcast, żeby miał taką określoną formę, bo jednak nie streamujemy tego. Oj tam. Narzekasz. Może kiedyś zaczniemy. Oj, to byłoby... Ale no niestety też musimy przeprosić tych, którzy uważali, że teraz podcast będzie po 40 minut dłuższy. Tak. No niestety, nie przeginajmy, 2.40 to jest dobry czas, tam wyszło 3.20, ale przy podsumowaniach roku się wyklepie, tam będzie znowu spokojnie ponad 3 godziny. Dobra, to tylko dopowiem na szybko, że wyjdzie short pod tytułem Miritari i wygląda ciekawie, więc... Polecam, bo shorty takie śmieszne są fajne. Dokładnie. No ale i pamiętajcie, subskrybujcie i lajkujcie nas na Facebooku. Tak, dokładnie. Lajkowanie na Facebooku bardzo pomaga. Powiem, że czekam na ten moment, kiedy będziemy sławni, a ja już wiem, kiedy następuje ten moment na YouTubie. Otóż moment, w którym jesteś sławny na YouTubie, następuje wtedy, kiedy pierwszy gimbus ci powie, że się sprzedałeś i robisz wszystko dla pieniędzy. To znaczy, że już zarobiłeś na swoje pierwsze piwo z filmików na YouTubie i możesz się uznać za sławną osobę. No to grubo. Czego czekam na naszego... Nie znam się na internetowym biznesie, więc dzięki za informację. Tak, pamiętaj, jeśli kiedyś jakiś gimbus ci powie, że kiedyś byliśmy fajni, ale już nie jesteśmy i w ogóle teraz robimy te podcasty tylko dlatego, żeby koksać na tym pieniądze, bo mamy miliard subskrypcji. Ale Zubek, spokojnie, i tak nikt w Polsce nie zarabia na podcastach, poza podcastem. Więc... Ale nieważne, że nikt nie zarabia. To, co myślą ludzie, jak jest naprawdę, to są dwie inne rzeczy. No, ale to nieprawda. Wiesz. Nieprawda. Po drugie, my będziemy nagrywać ten podcast 150 lat i nie przestaniemy. No tak. Dokładnie, i
może nawet za te 20 lat uzbieramy z naszych reklam czy czegoś tam na piwo. No, kiedy na pewno? Kiedyś na pewno. Ja ten, trzeba będzie otworzyć, będziemy mówić po jak ten, jak zdobędziemy trochę większą popularność, będziemy mówić po każdym odcinku, a przez ostatnie 2 tygodnie do naszej puszeczki na piwo doszło 0,00001 grosza. I tak będzie się zbierać. Dokładnie. Pamiętajcie, oglądajcie w przyszłym sezonie Wina Kołką. To będzie najlepsza seria. Tak, i do naszego to wirtualnego muszę... banku w naszym wirtualnym, nie, do naszego wirtualnego sejfu w naszym wirtualnym studiu będę prawić pieniądze. Dokładnie. Tak. No to przejmę nasz wirtualny mikrofon, tak, w naszym studiu i pożegnam się serdecznie, jako że nagrywamy już 2 godziny 50, a jak ktoś wspomniał, nie chcemy znowu wyrabiać kolejnego czasu, czyli plus 40 minut do ostatniego. Na pewno na... Nie no, nie przesadzajmy. Jak będą ludzie słuchać, będą dłuższe podcasty. Na razie jeszcze nie masz takich potrzeb, jak ktoś słucha w pracy, no to przecież nie można przez cały czas pracy słuchać podcastu. Trzeba czasem sobie odpocząć. No wiesz, trzeba czasem poudawać, że się pracuje. No właśnie, nie można cały czas słuchać, więc dlatego teraz kończymy. Nie dlatego, że skończy, że właśnie doszliśmy do końca rozpiski, jest późna godzina nocna, po prostu to jest koniec. Tak, to jest już tak. Koniec. Nie ma już nic. Więc w sumie tak, byłem z wami ja, Lesiu. Ja, Zubek. Ja, Tomek. I mamy jeszcze ostatnia rzecz. Mam nadzieję, że Tomek będzie w końcu dobrze słyszalny, bo w drugim podcastie było lepiej, ale dalej źle. No. Możesz tak. Pomarzyć, Lesiu. Tak, możesz pomarzyć. On teraz jest jak doktor zło, właśnie przykłada mały palec do ust i się śmieje. Ale tego nie słyszysz, bo jestem za cicho. Tak, ale tego nie słyszysz, bo jest za cicho. Dobrze, tak więc żegnamy się. Dobranoc. 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 Cześć! Papa. Stop.